Więc no zależy ile nam godzin gameplayu zostało, bo ciężko to ocenić. Jesteśmy chyba w ostatniej lokacji. Jakby, że została nam to cała torniała chyba tylko. A potem został nam koniec gry tak naprawdę. Nie pamiętam dokładnie jak tam ten koniec gry wyglądał, gdzie on był i tak dalej. Ale jesteśmy chyba w ostatniej lokacji ogólnie, jeżeli o to chodzi, więc dużo nam chyba nie zostało po prostu. Siema Infekso, witam. Siemaneczko, siema, siema. I co ogólnie, na czym wczoraj skończyliśmy? Skończyliśmy wczoraj na dosłownie by far najgorszej lokacji, jaka była, czyli przejściu od tego klasztoru śmiesznego, w którym kompletnie nic się nie działo. Całe to przejście był tutaj jeden quest, cała to dżungla był tutaj też jeden quest, po czym weszliśmy do takiej niesamowicie imersyjnej świątyni, w której byliśmy no chyba z godzinę, bo ta lokacja była kolosalnie ogromna i też w niej za bardzo nic się nie działo, więc... Szczerze mówiąc, to było strasznie kiepskie. Mam nadzieję, że teraz ta lokacja będzie troszeczkę lepsza niż to, co było wczoraj. No bo naprawdę to wczoraj jeszcze było, no tragiczne to było po prostu. Tam się nic nie działo kompletnie, więc... najchętniej bym to skipnął po prostu kodami, ale chyba nie ma takiej możliwości, nie? Siema, znam cię, witam. Siemaneczko, grasz tego Gothica 3 Infekso i jak póki co ci się podoba modpack? Czy jeszcze za krótko grasz, żeby ocenić jakość poszczególnych modów i tak dalej? Właśnie trochę osób się zachęciło chyba ostatnio do tego modpacka. Trochę osób, że tak powiem, zaczęło właśnie nagle grać w Gothica 3 z modami, więc bardzo ciekawe właśnie jak tam są opinie ogólnie. A dopiero w Cape Dan, no to jeszcze nie miałeś za bardzo okazji wszystkiego doświadczyć na pewno. No ciekawe właśnie. No a sam Gothic 3 wiadomo, całkiem niezła gierka. Tylko po prostu te mody tak trochę momentami faktycznie odpadają, dlatego zastanawiam, jakie tam będą po prostu odczucia, no nie, w skrócie mówiąc. Teraz tak, już widzę, że jesteśmy w jakimś miejscu, że są tutaj nieumarli ogółem. Używają dużo expa, tylko czy exp ma jakiekolwiek znaczenie na tym etapie? Nie wiem. Myślałem, że tu znajdę jakieś ludzi, jakieś wioski, jakieś miasta, cokolwiek, ale to pewnie będzie jakieś miasto, nie? Ale widzę, że są jacyś po prostu nieumarli tutaj też w drodze, że tak powiem. Nie widzisz żadnych dodatkowych osób questowych podbić miasto? Ja ogólnie też nie widziałem, ale myślałem, że to dlatego, że ja grałem pod orków, no nie? Więc grałem pod orków, więc ja jakoś też specjalnie nie robiłem tych questów i nie robiłem jakoś specjalnie, wiesz. Nie zagłębiałem się w te, po prostu, wiesz, obozowiska buntowników i tak dalej. Zakładam, że to mogą być tego typu questy, nie? Że tam gdzieś w jakiejś, na przykład jakimś reduk potem ci chłop zleci, że no dobra, zrób tamto i pomożemy ci z tym, no nie? Pewnie to będzie w takiej mniej więcej formie, więc pewnie... Pewnie to jest powiązane po prostu między lokacjami. Ale no ja też nie widziałem żadnego nic nowego kompletnie. Ale myślałem, że to wina, że gram podobnie po prostu. A to jest quest, żeby ich wyczyścić, czy co ja mam tutaj zrobić w ogóle? A zabiniu mamy we wsi Tadoya. Bardzo ciekawe. Ciekawe, czy cały ten obszar będzie po prostu wypełniony nieumarłymi, to mnie bardzo interesuje. Bo na razie faktycznie nieumarłych jest tutaj dużo. Ja spodziewałem się, że to będzie zupełnie inna lokacja. Myślałem, że to będzie lokacja taka bardziej ludzka, właśnie z jakimś miastem, z jakąś wsią, no nie? I coś. A tu się okazuje, że jakaś inwazja, powiem wam, no nieumarłych chyba się dzieje w tym miejscu. Siema Jodwugru, witam, siemaneczko. Witam cię na twojej ulubionej części kanonicznej Gothic 3. Znaczy Gothic 4 chciałem powiedzieć oczywiście. Z automatu mówię trójka, bo trójka jeszcze jest jakkolwiek lepsza, że tak powiem, od tej gry, ale tylko taki misklik słowny zdarza się. Wszystko wina Lorda Sakrudera, z którym akurat walczę. To po prostu sprawia, że nie mogę się skupić w ogóle na mówieniu. Ich w ogóle nic nie wypada, czyli nawet twórcom się już nawet nie chciało chyba lutu umieszczać w ciałach tych przeciwników, bo i tak wiedzą, że na tym etapie nie będziemy ich tak już handlować, nie będziemy nic podnosić, sprzedawać, kupować i tak dalej. Wygląda na to, że nawet już chyba itemów nie dostaniemy jako jakichś dropów. Ale nie wnikam, że tak powiem. Siema Big V, siema orzeł AU, witam, siemaneczko. Szczerze, ogólnie ta gra nie jest taka zła póki co, naprawdę. Naprawdę nie narzekam aż tak mocno. Kilka rzeczy jest bardzo kiepskich oczywiście, żeby nie było. To nie jest tak, że gra jest jakaś perfekcyjna, nie? Kilka rzeczy naprawdę jest bardzo kiepskich. Ale ogólnie ta gra, szczerze, nie jest aż taka tragiczna, jak myślałem, że będzie. Tylko, no nie należy jej troszeczkę traktować, że tak powiem, jak Gothic najzwyczajniej w świecie. Ja ją traktuję jak taką trochę bardziej opowieść w świecie Gothica po prostu, z postaciami i fabułą Gothica, ale no nie traktuję tego jako Gothic, więc że to też jest całkiem właśnie takie zdrowe podejście po prostu. Bo tak się czuję właśnie o tej grze aktualnie. To będą coś ludzie, czy są nieumarli znowu? Ty, Gorn chyba tu stoi, co jest? Co on tu robi? Skąd on się tu wziął niby nagle? Oni jakąś mają magię teleportacji chyba ci ludzie, przecież Gorn stał tutaj, no nie?
I my obeszliśmy całą mapę, bo tędy się nie dało przejść tym przesmykiem. I Gon już stoi tutaj, czeka na nas. Jak to jest w ogóle możliwe fizycznie? Siema Cezar, siema, siema. Do pracy, a dopiero na 17. Też jakieś takie trochę niestandardowe godziny, że na 17 dopiero do pracy, ale no potencjalnie dzisiaj jaka nie przejdziemy, więc cała końcówka jest, że tak powiem, do oglądania. Siema Eseli, siema Czesław, witam, siemeczko. Może Gon faktycznie ma jakieś kamienie teleportacyjne, a może faktycznie to zostało już odgrodzone od tego czasu. I my tylko zamiast po prostu sobie przejść tak, to przeszliśmy obwodnicą całą po prostu przez bagno, przez wąwóz, przez dżunglę, przez świątynię i żeby się tutaj dostać, nie? Potencjalnie to się mogło wydarzyć. Siema, Stopaskiem Sejnx, witam. Siemaneczko, zbyt. Gorn? A kogo oczekiwałeś? Strażnika? Paladyna? Dali się przytłoczyć nieumarłym. Właśnie ja też się go nie spodziewałem, szczerze mówiąc. Więc. Czyli miasto zostało zdobyte. Tak, poza fortecą. A, czyli gdy miasto też jest zdobyte. Od razu chwyciłem za topór. Ale i przystojny jest ten Gorn, no nie? Teraz siema, Martin Broly, siema, siema. W okolicy targowiska są oczyszczone. Gornie, muszę się zobaczyć z królem. No to najpierw pomów z Diegiem. Diego też tu jest? Czasu szuka sposobu, żeby się jaki? Dostać do portu. Skąd? Gdzie znajdę Diega? W porcie. Idź w lewo wzdłuż domu, aż dojdziesz do schodu. Prowadzę. Bo zaraz się okaże, że jeszcze jakiś Milten tu będzie i wszyscy Ningala, przyjaciele nagle będą w jednym miejscu, nie? Kto wie, kto wie. Ningal? Patrz, nawet Ningal jest, to Milten też musi być, na pewno, nie? Zobaczył, co się święci, popłynął do tuszu i sprowadził wielkich mistrzów, żeby pomogli nam walczyć z nieumarłymi. To Ningal, ten Max Morasul z Gothica 3, ten taki czarny Max z Morasul. On był tutaj jakimś arcymistrzem magii mroku w tuszu i okazuje się, że on też tutaj jest w tej lokacji właśnie. Bardzo ciekawe. Ogólnie też wczoraj, ja miałem wczoraj bardzo mocne flashbacki do tego, jak grałem kiedyś. Ja mi się kojarzy, że jakiejś tej gry jak grałem, to nie przeszedłem, tylko skończyłem właśnie przed samym Setarif tutaj, za tą dżunglą. Miałem takie, dostałem takie objawienia dosłownie, że ja doszedłem do tego miejsca i ja skończyłem grę, więc teraz tak naprawdę potencjalnie widzę po raz pierwszy te rzeczy, które tutaj widzimy. No tam oczywiście widziałem, oglądałem jakiś ending i tak dalej, no nie, ale witam, witam. Ale potencjalnie faktycznie nigdy tej gry nie przeszedłem wcześniej, więc teraz zobaczymy po raz pierwszy takie rzeczy w ogóle, nie? Twarz Gorna, właśnie twarz, ogólnie twarze i takie, powiem ci, twarze i odwzorowanie takich rzeczy typu charaktery tych starych naszych przyjaciół, tych starych postaci jest zrobione naprawdę dobrze, że te twarze naprawdę są unikatowe i są całkiem ładne. I te postacie jakby pasują do tego, co było wcześniej, nie? Że na przykład właśnie Gorn ma topór, Gorn ma taki sam charakter, nie? Taki bardzo zawadiacki po prostu, nie? Milten jest taki przemądrzały, no nie? Ale taki przyjazny, taki przemądrzały, więc takie rzeczy pasują naprawdę całkiem mocno. No ale pozostałe postacie już troszeczkę gorzej, że tak powiem sobie, też trochę, no trochę gorzej sobie po prostu radzą, nie, jeżeli o to chodzi. Ale no cóż. Nawet patrzcie, nawet Ningal nie ma nowej twarzy. Neofita. Co? Cóż, może się nadasz? O, Nifosi nie dał Daily Subika, dzięki wielkie Nifosi za zgiftowanie Daily Gord Gift Subika. Już 23 subik na tym kanale, więc dzięki wielkie za ogromne wsparcie i gratulacje Big V za losowanie tego Subika. Dzięki wielkie. W dzielnicy biedoty znajdziesz. Trzeba zrobić na Discordzie jakąś rangę subgiftera powoli, no dla takich osób jak ty, Nifosi. Chyba trzeba będzie coś takiego opracować kiedyś dla osób, które tutaj tak mocno wspierają ten stream. W porządku. Daj zwoje. Muszę się przedostać do portu. Nie mam ich. Mają je moi asystenci. A oni są... martwi. Jednego z tych bezwartościowych głupców znajdziesz u dołu schodów. A drugi? Cóż, będziesz musiał go poszukać. No dobrze. Niech mu będzie, idziemy poszukać w takim razie. Siema Lojusik, witam. Siemaneczko, siema, siema. Właśnie najbardziej prześladuje tę twarz teścia bezimiennego, dokładnie, no. I już powiem ci, były różne teorie. Były różne teorie odnośnie tego, dlaczego ta twarz się tak powtarza. Dwie główne teorie są takie, że po pierwsze on dowiedział się, że jego córka była w ciąży i chce być następny, dlatego nas nawiedza po prostu, żeby być następnym w kolejności. I dlatego się pojawia wszędzie. A druga teoria jest taka, że miejsce akcji jest w Alabamie. No i tutaj mają po prostu jedną wielką rodzinę i wszyscy tutaj są jedną wielką rodziną po prostu, nie, w tej Arkanii. Powiem wam szczerze, że obie teorie mi całkiem tak realistycznie brzmią, więc ciężko aż się odnieść, która jest lepsza. Która jest bardziej realistyczna. Myślę, że obie są tak samo prawdopodobne mniej więcej. Tylko zmień ten motyw, Loisik, no bo naprawdę ja nawet nie mogę na screena patrzeć, bo mnie po prostu oślepia ten screen, no nie, jak jest biały motyw z Twitcha, jakby strasznie tam jakiegoś screena kajmy czy coś.
Naprawdę, no to mnie oczy od tego bolą. Nie chciałem wiedzieć, że oczy mnie do tego bolą. Jednak ciemny motyw jest troszeczkę taki lepszy, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo oczu po prostu, nie? I protekcję oczu, więc polecam takie coś właśnie zrobić, ale oczywiście kwestia z jednej strony preferencji, a z drugiej strony faktycznie jest takie trochę bolesne po prostu, bym powiedział, nie? Wszystko. A o. Czy jak mnie zaskoczyli. Zaraz kusznik mnie zabije, zaraz, patrzcie. Chyba nie. A, ty co? A przesunąłem go. Co to było? To są stuna, ale powiem wam, że ci umali strasznie dużo biją, no, strasznie dużo biją. To może po części przez to, że wygramy na poziomie Gothic oczywiście. Więc na poziomie najcięższym jaki jest, no nie? Poziom Gothic, poziom najcięższy. Ale nagle, powiem wam, że nagle ja mam jakoś tak mało HP i nagle oni jakoś tak dużo biją strasznie we mnie, nie? Nie wiem, czy ja powinien mieć jakiś, może powinien mieć jakiś lepszy pancerz na tym etapie, nie? Albo trochę więcej penów wydać w zdrowie niż w manę. Tam ogólnie w magię. Trochę, że tak powiem, trochę biją ci przeciwnicy, no. Trzeba, że tak powiem, wzmożyć ostrożność. I może się okazać, że Arcania faktycznie jest actually ciężką grą, no nie? Któż wie. I gdybym tego nie pomyślał, ale możliwe, że tak to wygląda właśnie. Możliwe, że mój stun build jest za słaby, szczerze mówiąc, jest taka opcja. Że mój stun build jest po prostu za słaby. I powinienem zagrać jakimś bardziej nieetycznym buildem niż stun buildem. Też jest taka możliwość właśnie. Kto by to wiedział. A czy te pioruny? Aha, bo jak oni stoją w morzu ognia, to pioruny chyba nie działają, nie? No to wygląda w sumie. W dżungli był do znalezienia, mówisz? To mi się nie udało go znaleźć, że tak powiem. Udało mi się znaleźć bardzo duży upgrade miecza, że znaleźć. No tak naprawdę skraftowaliśmy sobie gniewinosa wczoraj w tym boskim kowadle. Nawiasie kowadła nawet nie użyliśmy, bo skraftowaliśmy go po prostu ręcznie, ale to mniejsza o to. Mniejsza o taką imersję. No nie znalazłem żadnego pancerza, ale też faktycznie nie szukałem jakoś specjalnie oczywiście. Pewnie dało się coś tam znaleźć w tej dżungli lepszego. Albo nawet kupić. Ja tam kupiłem, od handlarza kupiłem przed samym Cetarif, kupiłem jakieś itemy. Jakiś upgrade hełmu i upgrade chyba tarczy, jak się nie mylę, albo czegoś, nie pamiętam dokładnie. Więc pierwszy raz w tej grze wydałem złoto ogólnie, tak, potwierdzam taką informację, wydałem złoto w grze Arcania Gothic 4. Wiem, że jest to rzadki widok, ale czasami się zdarza, że tak powiem, coś takiego zrobić właśnie. Jest tak to wszystko? Aha, nie, jeszcze jest ten drugi, no tak. Tu jest jeszcze jeden, chyba ten kamień teleportacyjny. W sumie nie wiem, czy teleportacyjny. Jakiś kamień. Wiem, że tarcze wyglądają w ogóle, tarcze tych paladynów nieumałych wyglądają identycznie jak w Gothicu 3. Ciekawe, czy to jest ten sam model w sumie. Co paladyni na przykład w Gocie, nie w Gothicu 3. Wygląda to całkiem identycznie. Więc może po prostu, może twórcy się po prostu inspirowali, nie? Oczywiście, nie oskarżajmy ich o to, że to jest ten sam model. Może to jest tylko taka inspiracja po prostu, no nie? Potencjalnie, więc... Któż by to wiedział? To idziemy w tą stronę chyba mniej więcej. Zwój sobie leży na ziemi. Potężni nieumarli mają wyrąbane, że zwój do aktywacji sobie leży na ziemi, więc... też, że tak powiem, lekka imersja tutaj. Ale przynajmniej pomagają troszeczkę. Hejka Aquiven, witam, siemaneczko dla ciebie. Witam. Witam na potencjalnie ostatnim streamie z Arcani. Ale spokojnie, mamy dodatek jeszcze do ogrania, więc jeszcze kontentu mamy sporo przed nami. Siema Sensei, witam, siemaneczko również dla ciebie. Ciekawe, ile nam realistycznie godzin gameplayu jeszcze zostało. Nie sprawdzałem tego jakoś specjalnie, chciałem sobie spoilerować i tak dalej. Ale ciekawi mnie, ile mniej więcej nam godzin jeszcze zostało właśnie w tej grze. Ale myślę, że nie tak dużo, bo to jest chyba ostatnia lokacja przed końcem. A patrząc na to, jak Arcania jest liniowa i jak mało jest jakichś sidequestów i tak dalej, no to potencjalnie może faktycznie zająć całkiem krótko, nie? To może być dosłownie, no nie wiem, z godzina, dwie godziny potencjalnie. Ale no naprawdę nie wiem kompletnie, więc zobaczymy. To w skrzyni Upadek Sepharis, tak to nazwiemy właśnie, taki zrobimy tytuł streama, nazwiemy to Upadek Sepharis. Natomiast w upadku Sepharis będzie faktycznie Taurus w skrzyni, potwierdzam taką informację, że Taurus w skrzyni będzie obecny w dodatku kanonicznym do Gothic 4 Arcania. Mam nawet go zainstalowanego. Powiem wam ogólnie, właśnie w Cetarif będzie Taurus w skrzyni, tak, nie tutaj, tylko w Cetarif. Powiem wam, że odpalenie gry Upadek Sepharis był naprawdę, nie było to takie wcale proste. Ponieważ po zainstalowaniu gry, przygotowałem sobie gierkę już, nie? Właśnie na wypadek, jakbyśmy dzisiaj mieli szybko skończyć czy Gothic 4, żeby już odpalić dodatek. To się stało. Nie dało się gry odpalić kompletnie. Nie dało się, no nie?
i Stokele jak Hackerman musiał wejść do plików gry, żeby zobaczyć, co jest nie tak, i okazało się, że gra się nie odpalała, ponieważ w folderze dokumenty nie było folderu, który miał się nazywać dokładnie Arcania myślnik addon i przez duże O jeszcze pisane. Taki folder się nie utworzył podczas instalacji, więc gra się nie odpalała. Więc co zrobił Stokelek? Stworzył ręcznie folder, nazwał go Arcania myślnik addon duże O i gra się nagle odpaliła, więc naprawiony problem. Jakbyście kiedykolwiek mieli problem techniczny z odpaleniem Arcania, upadek Cefalis, to dokładnie to musicie zrobić. Prosto, że tak. Opłaciły się te studia. Tak, czuję przepływ magii. No już myślałem, że są problemy techniczne, ale faktycznie no, udało się, że tak powiem. Właśnie, co ciekawe, chujowego kraka. Co ciekawe, nawet gra mi nie prosiła, żebym wpisał kluczy jakiś ten seryjny, nie? Z pudełka z grą, ponieważ ja mam złotą edycję Arcanii oczywiście i z płytki instalowałem, żeby była jasność. Oszukałeś mnie! No i nawet ten klucz mi nawet nie był potrzebny, więc po co kupowałem, jak mogłem do sobie to pobrać z neta i bym grał nawet bez klucza seryjnego, nie? Nie mam pytań kompletnie. A tak, taka Arcania właśnie chyba mniej więcej, nie? TV Pan Kacowi naprawiłem błąd G4, no tak, naprawiłem błąd G4, stworzyłem jednego moda do Gothic 2 15 lat temu. No i myślę, że Pan Kac będzie chciał mnie nająć do pracy nad remake'iem Gothica zdecydowanie. Na pewno tak. Teraz tak, tutaj patrzcie, jakieś niewidzialne ściany tutaj są, czy widzialne ściany, ale jakieś ściany. Nie mogę tu przejść oczywiście, nie? Klasyczna Arcania, nie możemy sobie wejść dalej, tylko musimy robić sekwencyjnie po prostu to miasto, nie? Kawałek po kawałeczku. Tu jest jakaś niewidzialna ściana. Port, aha, to idziemy do tego Diego chyba teraz, nie? Szukamy chyba Diego aktualnie. Pewnie do tej latarni morskiej, nie? Patrzcie, to dosłownie, tu jest ten świat, to tego światu się nie da nazwać otwartym, szczerze mówiąc. Patrzcie na to, przecież tutaj dosłownie jest jedna ścieżka. Ja mogę iść tylko przed siebie, mogę iść tylko w tamtą stronę. Nie mogę wejść tutaj do tego pomieszczenia. Nie mogę pójść tam, nie mogę pójść tam za bramę, bo wszystko jest zamknięte. Ja mogę iść tylko w jedną stronę, dosłownie. Teraz powiem, no jakaś miasto jest okropne dosłownie w tej Arcanii, no strasznie to jest okropne. Nie sądziłem, że aż w takim stopniu to będzie, nie? Okropne to jest. 2K4, właśnie nie wiem, czy 2K4 vibe, patrząc na to, że dosłownie każdy Gothic jest bardziej ma bardziej otwarty świat i jest mniej liniowy niż Arcania. Wiadomo, że jeżeli chodzi o sam wątek fabularny, to Gothic 1 czy 2 też są od pewnego momentu liniowe, nie? W pewnym momencie już też faktycznie nie ma za bardzo co w tych grach robić poza fabułką główną. No ale bez przesady, nie? Mogę przynajmniej, nie, mogę wyjść z miasta i mogę pójść gdziekolwiek, nie? W którąkolwiek stronę, jaką chcę. W Gothicu 3 mogę też iść po prostu w dowolne miejsce, jakie chcę. A tutaj, no tutaj nie ma takiej technologii, nie? Mogę iść tylko w jedną stronę zawsze, więc to jest jakaś po prostu masakra, no. Kompletna. A jakby zajmuje się Gothicem? Myślę, że tak, i myślę, że oni potencjalnie, twórcy Gothica, mają pewną satysfakcję, że im się udało zrobić taki, jakby to powiedzieć, taki framework troszeczkę właśnie dla ludzi, że zrobili jakby ta grę, która jest na tyle w miarę łatwo modowalna, nie jakoś mega, no nie, ale na tyle łatwo modowalna, że da się zrobić naprawdę niesamowite rzeczy z tą grą. Myślę, że oni mogą mieć z tego nawet dużą satysfakcję po prostu. Że tak powiem, zrobili i zostawili ją w takiej formie, a ludzie sobie po prostu sami tą gierkę poprawili, nie? I sami sobie, wiecie, sami sobie dodali różny nowy content, różne bardzo quality mody i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że tak. Myślę, że w skrócie mówiąc, dokładnie tak to wygląda. Fabuła główna. Fabuła czasami jest główna. Czy ogólnie, szczerze mówiąc, fabuła? To jest chyba ta osoba, co myślę tutaj. Patrzcie, to będzie legendarne spotkanie z naszym starym przyjacielem po raz kolejny. Ogólnie powiem wam, że fabuła główna Arcanii nie jest taka zła, no ale jest ona strasznie, strasznie po prostu liniowa, to jest najgorsze. Xardas ten nekromanta. Xardas ten nekromanta, to jest on, no nie? Słuchajcie się w jego głos. Witaj, pasterzu Sveshir. To jest on. Trochę się zmienił Xardas odkąd ostatni raz go widzieliśmy, no nie? Kim jesteś? Czym jesteś? Przyjacielem. Na imię mi Xardas. Jednak ma jakiś taki inny głos strasznie, nie? Taki mechaniczny. Widziałem cię we wejściu do świątyni. Jesteś duchem? Męskim Anno Siri? Nie. Widzisz projekcję astralną. Przebywam obecnie w swej wieży na wschód od tuszu. Oczywiście musi mieć wieżę chłop gdzieś, no nie może żyć w czymś innym niż wieża, nie? Nie ma takiej opcji. Ale to ciekawe, czyli ta zjawa, co widzieliśmy wychodząc ze świątyni, to był też Xardas, to nie?
W sumie ciekawe czy, mego, czy gdzieś były jeszcze jakieś znaki, że on nas obserwował od początku, nie? Interesujące. Czy on gdzieś był wcześniej w grze jeszcze? Jakoś taka, wiecie... Obserwuję cię aż od Feshir. Jesteś nim. Nim? Co to znaczy, że jestem nim? Ktoś wytłumaczy, co to znaczy, że jestem nim? Siema, Dzemy, rozwitam. Siemaneczko, projekcja analna. No cóż, stare mu odjebało na stare lata już po prostu, nie? Więc zaczął się bawić w jakieś bardzo dziwne rzeczy, no nie wnikam kompletnie. A więc chcesz pomóc? I ja mam w to uwierzyć. Nieważne, czy w to wierzysz, czy nie. Liczą się twoje czyny. To, co robię, zależy od tego, w co wierzę. Zrobisz to, co konieczne. Taką masz naturę. To się jeszcze okaże. A i to koniec? To wszystko, co nam powiedział? To taka trochę, powiem wam, mało znacząca... Aha, i zniknął. Taka trochę mało znacząca postać, chyba, szczerze mówiąc. Ale może później będzie bardziej znacząca, nie? Trochę taki dialog... To sobie pogadaliśmy, nie? Dużo się nie dowiedzieliśmy, ale... No dobra, przynajmniej wiemy, że Xardas istnieje i ma wieżę. Może ta wieża będzie później istotna, nie? Żeby tam do niego pójść, się przejść, czy cokolwiek z nim zrobić. Jakąś właśnie projekcję analną, czy co? Zobaczymy z czasem, że tak powiem. Właśnie ogólnie, czy według mnie Arkania, czy Zmierzch Bogów? Szczerze, Arkania. Arkania znak większości Zmierzch Bogów. Zarówno pod względem gameplayowym, jak i pod względem fabularnym. Natomiast mimo wszystko to i tak jest znacznie niższy poziom niż na przykład Gothic 3 zwykły. Czy tym bardziej jakieś tam wcześniejsze Gothiki, nie? No to tym bardziej nie ma w ogóle porównania. Ale uważam, że modpack Gothic 3 z modami takimi jak Ultimate Balance, LTM czy Arenas jest szczerze gorszy niż Arkania, więc wolałbym zagrać w Arkanie niż zagrać w modpack do Gothica 3. Ale wolałbym zagrać w Gothica 3 bez modów niż w Arkanie, więc tak mniej więcej wygląda mój ranking. Siema, jest mój hit, witam, siemaneczko. Dalej spotkanie na Teamsach z pasażerem, właśnie takie trochę zdalne spotkanie, no tylko coś chyba urwało się połączenie minimalnie. Bo nie powiedział nic ciekawego i nagle zniknął, nie? Więc chyba jakieś problemy z internetem, jakieś problemy techniczne. Więc no niestety, albo kamerą przestała działać, kto wie. Nie mam pojęcia, co dokładnie się stało. Może się dowiemy z czasem. Jesteś wreszcie. Ha, wiedziałem, że tu dotrzesz. Diego, dobrze cię znów widzieć. Czy ja przeszedłem przez tą barykadę właśnie? Czy mi się wydaje? Czyli Lyrka miała rację. Lyrka? Nieważne. Dobrze, że jesteś. Bo po drugiej stronie tej barykady, co się dzieje? Nie mam pojęcia. Gdzie jest Bezimienny? Bezimienny jest królem Robałem III kanonicznie. Tak jak w Zmierzchu Bogów była koronacja i Bezimienny robi coś takiego, no jest tak jak w Zmierzchu Bogów, jest kontynuacja fabuły, że nasz umysł owłada jakaś taka mgła, że coś nam zaczyna odpierdalać po prostu od władzy i zaczęliśmy podbijać cały świat, podbiliśmy całą Mytanę, podbiliśmy tam jakiś Koinis i zaczęliśmy podbijać inne też kontynenty, właśnie Feshir i Arganie. Natomiast jakby nasza postać to jest inny Bezimienny, żeby była jasność. My jesteśmy właśnie pasażerem z Feshir, czyli też Bezimiennym, ale no nie tym co wcześniej. Natomiast nie mam pojęcia, nie wiem czy to było wyjaśnione, czy ja po prostu tego nie zobaczyłem i tak dalej, nie mam pojęcia. Natomiast nie wiem, jakie mamy pobudki w ogóle naszej postaci. Jakby ja wiem co my robimy, wiem czego my szukamy w grze i tak dalej, ale nie wiem czemu. Co naszą postać motywuje do, że tak powiem, do życia, do kontynuacji tych działań, no nie? Czy my chcemy jakiejś zemsty na królu, czy my chcemy, nie wiem, uratować świat? Nie mam pojęcia, nie jestem pewny jakby dokładnie. Czemu my to robimy? A może to było wyjaśnione, po prostu tego nie słuchałem wystarczająco. Ale nie jestem pewny. Siema Hexen, witam, siemaneczko. Gratuluję wyrosowania rzadkiego aha all. Gratulacje oczywiście. Czy magia jest OP w Arkanie? Nie powiedziałem, że magia jest OP, ale magia jest całkiem ciekawie zrobiona. Są zróżnicowane te spele, ciekawe bardzo te talenty i regeneracja many jest wbudowana od samego początku gry, więc tej magii można używać właściwie cały czas. To jest bardzo duży plus. A co ty tu robisz? Czekam na Miltena. Spóźnia się. Ale powiedz, co znalazłeś w świątyni? Kowadło naprawdę istnieje? Istnieje, ale... znalazłem tam coś dużo ważniejszego. Co? Prawdę. Zemsta musi zaczekać. Co? Muszę się zająć czymś ważniejszym. Gorn mówi, że... ale patrzcie, czyli zemsta, czyli chyba jednak jest zemsta faktyczną pobudką. Muszę pilnie pomówić z Danem. A jaką prawdę niby znaleźliśmy? Forteca jest odcięta. Każdego obcego od razu podejrzewają o zmowę z Drurhangiem. Kim jest Daka? Najlepszym szpiegiem króla. Tylko ona jeszcze nas wspiera. Z jej pomocą moglibyśmy przekonać Heigena,
o naszej niewinności. Niewinności? Drurhang nas skompromitował. Ciekawi, że Heigen w ogóle ma jakąkolwiek moc w tej grze, szczerze mówiąc. Ale razem z oddziałami Heigena ciągle jeszcze możemy uratować to miasto. Jak się dostaniemy do fortecy? Milton miał przyprowadzić... Oczywiście jest Milton. Przewidziałem, że będzie Milton też w środku. Ale uważam, że nie warto stawiać wszystkiego na jedną kartę. Co więc zamierzasz? Pójdź do mojego domu i pomów o tym z Lesterem. Ale Lester też jest, czyli wszyscy są. Po prostu całe kółko różańcowe zebrane. Żeby dostać się do fortecy. Jak trafić do twojego domu? Idź ulicą portową aż do samego końca, a znajdziesz się przed bramą do mnie. Kolejny po prostu immersyjny quest. Idź tam, idź tu, pogadaj z tym, pogadaj tam. No i naprawdę... Śmieszne to wygląda. Śmieszne to wygląda póki co, no nie? Co ten Diego taki jest? Nie no, Diego to tylko się postarzał, nie no, Diego już ma swoje lata, więc wiadomo, że on już wygląda trochę inaczej niż w poprzednich częściach gry Gothic oczywiście, no nie? Ale cóż, no staruszek już po prostu, nie? Już nie te lata, już nie ten refleks i tak dalej, nie? Potrafi walczyć, już nie potrafi kraść. Ale potrafi się wymigać od płacenia podatków, to jest na pewno fakt. To jest coś, co mu na pewno wychodzi Diego dalej, nie? Że potrafisz tak powiem się wymigać i podatków nie płacić po prostu w grze komputerowej. Więc bardzo nieładnie z jego strony, ale to nie mi oceniać, że tak powiem, taką informację właśnie. Wiem, że te moby nakurwiają troszeczkę. Ten mecz jest potężny. Siema Yuki, witam, siemaneczko. Jeżeli chodzi o miecz ogólnie, to miecz, który mamy, zaraz mogę pokazać wam statystyki potężnego miecza. Jest to Gniewinosa. Ten sam Gniewinosa, co w każdej innej części gry Gothic. Mamy też w Arkanie oczywiście Gniewinosa, który wykuliśmy po prostu... No chciałbym powiedzieć, że wykuliśmy go na boskim kowadle, ale to jest oczywiście kłamstwo, bo wykuliśmy go we własnym ekipunku. Ponieważ tak działa crafting ogólnie w Arkanii. Że wszystko się craftuje po prostu bezpośrednio jakby w ekipunku postaci, nie? Nie interesuje nas jakieś kowadło, nie interesują nas jakieś, wiecie, inne formy po prostu tworzenia ekipunku i tak dalej. Żyliśmy nawet jakoś. Ale powiem wam, moby troszeczkę biją faktycznie. Patrzcie na to, Gniewinosa, nie? To jest broń dwuręczna, która daje nam bonus do magii ogólnie, do many i do umiejętności magicznej. I wczoraj znaleźliśmy właśnie to potężne boskie kowadło, czyli nasz taki jakby główny cel jednak w grze, żeby to kowadło znaleźć, czy ono faktycznie istnieje i znaleźć je zanim znajdzie król Robert III, czy tam jego szpiegowie, szpiedzy znaczy się. I co zrobiliśmy z tym kowadłem? Powiem wam, kompletnie nic, bo kliknęliśmy C i skraftowaliśmy w ekwipunku po prostu ten item. Więc kowadło było kompletnie kosmetyczne po prostu na ziemi. No taka imersja po prostu, no nie? Siema Holuson, witam, siemaneczko. Wykrzyknik NB polecam oczywiście, wykrzyknik NB dla ciebie, Holuson. Tutaj znajdziesz linki, tutaj znajdziesz, że tak powiem, instalacje i tak dalej. Paweł, proszę cię, nie mów tak, ponieważ ludzie naprawdę mogą nie wiedzieć i mogą potem pobrać ze złego źródła, więc naprawdę to nie jest ani trochę śmieszne. To jest śmieszne, jeżeli sobie śmieszkujemy tak po prostu, a jeżeli ktoś naprawdę zadaje po prostu poważne pytanie, lepiej, że tak powiem, powiedzieć prawdę niż wyśmiać kogoś, to nie. Dlatego polecam, że tak powiem, właśnie polecam z tego linku, który jest na czacie. Jest instrukcja instalacji, są wszystkie linki. Polecam z tego źródła dokładnie. Siema Bart, witam, siemaneczko. Mówisz, że gniewy Idosa powinny być, tak jakby oczy Idosa w Zmierzchu Bogów. Tutaj powiem wam, dam wam mały spoiler. Dam wam mały bardzo spoiler. Że tutaj jest coś takiego jak amulet śniącego, więc oczywiście śniący też ma wpływ dalej na Gothic 4, a śniący dalej ma wpływ. I będziemy musieli ten amulet, nie wiem czy znaleźć, czy będziemy musieli go co z nim zrobić, ale coś jest po prostu, nie? Więc tak będzie zdecydowanie. Jak ktoś inny napisze, tylko ty piszesz za każdym razem, Paweł, jak ktoś pyta, piszesz dokładnie to samo. I potem, no tak naprawdę wprowadzasz ludzi, którzy chcą po prostu poprawić modyfikacje w błąd. Bo o ile to faktycznie może być zabawne sobie pośmieszkować, że coś na Discordzie kajmy i tak dalej. Ale jak ktoś naprawdę chce sobie pobrać moda, nie wiem, zagrać po raz pierwszy, czy cokolwiek. Czy zagrać po raz wtóry po jakimś czasie i tak dalej. No to raczej lepiej powiedzieć prawdziwe informacje, niż wprowadzić kogoś w błąd po prostu, to nie? Nie sądzisz? Ja tak właśnie uważam. Ulumulu? Wiesz co był amulet Ulumulu ogólnie, ale nie Ulumulu, tylko Ulumulu. Taki był amulet w tej grze, więc nie wiem czy to ma jakikolwiek wpływ w związek jedno z drugim, ale taki był amulet, który się tak nazywał. Widzę, że nie ucierpiałeś tak bardzo. Przysyła mnie Diego. Diego? Spotkanie się udało? Milton jeszcze się nie pojawił. Jak wygląda sytuacja u was?
Znaleźliśmy aż 3 sposoby, żeby dostać się do fortecy. Roter, Jilvi i Daranis ciągle spierają. O, Jilvi, to jest ten goniec leśny, który nas followuje od początku gry, dosłownie daje, nie wiem kim ona jest. Jilvi i Daranis? Co oni tu robią? Ale oczywiście nagle jest tutaj, tak jak wszyscy, nie? Klasik po prostu, nie? Siema Grazu, czy ma wodogłowie? Nie, po prostu, no Lester to jest Lester, no nie, po prostu. Lester to jest Lester, który zachowuje się jak zawsze, jest odurzony zielem i tak dalej, więc no dużo nie możemy od niego wymagać raczej, szczerze mówiąc. Ciącego chyba wcisnęli na siłę, też mi się tak wydaje, że on jest wciśnięty na siłę, żeby jakoś powiązać jeszcze bardziej fabularnie tą grę z poprzednimi po prostu grami, no nie, najzwyczajniej w świecie, tak mi się wydaje, że dlatego jest jakiś śniący po prostu. Ten amulet właśnie, może nawet mam ten amulet, żeby pokazać. Gdzie był taki amulet, który właśnie się nazywał amulet Ulu, no nie? Więc to też jest śmieszne, że nawet to nie było kanonicznie napisane, nie, ale... Ja chyba mam za dużo itemów, żeby go znaleźć, ale potwierdzam, że było coś takiego jak najbardziej. I też wydaje mi się, że po prostu twórcy nie mieli pojęcia, co to jest Ulumulu, ale wcisnęli na siłę coś, co tak się nazywa, żeby było jakieś skojarzenie do świata Gothica po prostu, nie? Tak mi się wydaje właśnie. Siema Elder, który rozdział, znaczy tu nie ma rozdziałów, ale to jest chyba ostatnia lokacja, wydaje mi się. To jest chyba ostatnia część mapy i po tym będzie chyba już po prostu endgame, więc no dzisiaj, że tak powiem, przejdziemy. Przejdziemy prawie na pewno dzisiaj tą gierkę. Może nawet zagramy w dodatek dzisiaj, a to zależy ile nam zajmie ta gierka, podstawka. Jak całkiem szybko nam pójdzie, to zagramy sobie też w dodatek, więc... Więc nie zostało nam wcale tak dużo. Właściwie potencjalnie z godzinkę, no jak z godzinkę, no to zagramy sobie w dodatek jeszcze dzisiaj. No jak więcej, to zobaczymy. Lester twierdzi, że znasz drogę do fortecy. Pracuję nad tym, to fakt. W czym problem? No, wczoraj były dosłownie najgorsze, że tak powiem, możliwe rzeczy. Nie możemy się tam przejść. Najgorsze możliwe lokacje były wczoraj, więc dzisiaj gorzej na pewno nie będzie. Ponieważ ten, kto posiada runę rozkazu, może uaktywnić kamienny krąg z pewnej odległości. Siema Paciu, witam, siemaneczko. Posłałem go do swojego sklepu po starą runę Miltena, ale zaczynam się martwić. O golema? Powinien już dawno wrócić. Może został... A kim był Daranis w sumie? Kto to jest w ogóle? Nie pamiętam, ten Daranis, on się gdzieś pojawił wcześniej, nie pamiętam kto to był i gdzie on był, szczerze mówiąc. Dużo mi to nie mówi, już sprawdzam, ile mam godzin gameplayu. W gierce mamy niecałe 13 godzin gry, no i to się zgadza ze streamem w sumie, bo streamy były dwa łącznie, był 7-godzinny i 6-godzinny stream, no nie, czyli mniej więcej 13 godzin mamy w gierce, nie, no i pasuje mniej więcej, no i już kończymy na moment, nie, więc taka jest tak, no nie wiem, tak na 15 godzin może mniej więcej, więc to nie jest jakaś bardzo długa gierka, no po prostu, nie. Siema Gaon, jest witam, siemaneczko. Bo w przeciwieństwie do innych, ja gwarantuję, że dostaniesz się do fortecy. I że na początku w kaczmie? Sprytnemu magowi poszukiwania golema nie powinny sprawić trudności. Możliwe ten na piętrze, co do niego szliśmy, nie? Może to był on faktycznie. I równie łatwo oszukać atakujących wręcz. Sam bym to zrobił, ale... Twarz się pojawiła 100 razy oczywiście wcześniej, nie? Ale... Nie była to chyba jakaś kluczowa postać, bo tak, no nie kojarzę go jakoś specjalnie. Dobrze, będzie jak chcesz. Gdzie jest golem? Te drzwi prowadzą. Jak Hagen przeżył? Właśnie też mnie ciekawi, jak Hagen przeżył. Ciekawe, czy w ogóle to był atak orków, według tego, co jest jakby wiecie, w Arkanii fabularnie. Czy Arkania uwzględnia, że był w ogóle atak orków na Koinis? To jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie jest takie właśnie, jakim cudem taki Hagen przeżył i on w ogóle, on nie tylko przeżył, ale on jest całkiem istotny w ogóle, nie, dalej. On z tego, co widzimy fabularnie, no to on jest chyba takim trochę głównodowodzącym paladynem dla bezimiennego po prostu, nie, w sensie tak króla tam obawa trzeciego oczywiście, dla naszego bezimiennego, że tak powiem. Więc ja jestem pod wrażeniem, że Hagen w ogóle odgrywa jakąkolwiek rolę w tej grze, no nie, a odgrywa chyba całkiem ważną właśnie rolę, na to wygląda. I też, po raz kolejny, też mi się wydaje, że to troszeczkę jest takie, wiecie, tak na siłę po prostu, że oni na siłę dali taką postać z uniwersum Gothica, żeby było bardziej, że to jest Gothic po prostu, nie? Chyba to się stało i dlatego tak mi się wydaje, że dlatego takie postacie są w ogóle w tej grze, no nie? Dlatego tak sądzę, że coś w tym po prostu jest. To jest taki upgrade, te ciutki many. Milion receptur oczywiście, ale to jest klasik. Siema Gaocek. Stary Ivy, to akurat nie był stary Ivy. Dzisiaj chyba jeszcze nie widzieliśmy, a dzisiaj widzieliśmy mało twarz ogólnie, więc pewnie jeszcze zobaczymy starego Ivy. No i to pewnie nie raz potencjalnie, więc... Co my tu mamy? Krew Beliara.
ale eliksir, na pewno go skraftujemy, nie? Nie wiem po co ja w ogóle wchodzę do tych domów i ich okradać, nie? To jest bez sensu w tej grze. Chodźmy stąd po prostu, robimy fabułę główną, nie ma na co czekać w ogóle. Siema Wienkong, witam, siemaneczko. Ciekawe, czy agent wie, kto otworzył? No też nie wiemy, czy te wrota są otwarte w ogóle, nie? Też kanonicznie w Arkanii. Bo Arkania to jednak jest trochę inna oś czasu niż to co my robiliśmy w poprzednich grach. Patrząc na to, że na przykład Meldarion żyje, nie? Mimo, że my go zabiliśmy na pustyni. No ale tutaj żyje, więc zakładam, że gra po prostu zakłada, że to się nie stało. I gra może równie dobrze zakładać, że po pierwsze, tak jak mówię, że po pierwsze mogło nie być w ogóle inwazji orków w Koinis. Po drugie, że właśnie tej bramy na przykład nie otworzyliśmy. I wiele, wiele innych rzeczy, no nie? Właśnie coś mówiłem o starym Ivy, no nie? To powiem wam, że długo, dużo szukać nie musieliśmy. Już go odnaleźliśmy właśnie. Witam i na zdrowie! Miód smakuje? Jak brzmi to przysłowie? Komu źle się żyje? A ten... Kto to był ten? To był też chyba ten z początku gry, no nie? To nie był ten, dla którego tą drewnianą nogę musieliśmy zanieść? To jeszcze była inna osoba. Też nie do końca pamiętam, kto to była za postać, ale to chyba też nie była jakaś mega kluczowa postać wcześniej. I nagle akurat się pojawia w tym miejscu, gdzie my jesteśmy, ale przypadek, no nie? Lester uważa, że znasz drogę na zamek. Przyjrzałem się uważnie mapom starego miasta. Daranis dostał je od Diega do zbadania, ale sądzi, że jego własny plan jest dużo lepszy. Ale ja coś na tych mapach znalazłem. W ogóle, czy tutaj... Tak, dostarczyłem Ingorowi miód. Tak, dostarczyłem Ingorowi miód. Wspaniale, druhu! Cudownie! Pierońsko mi się pić chce. Za dużo lepiej nie pij. Mogę cię potrzebować. Nie martw się, druhu, jeszcze nie przyrządzono. Aha, no właśnie to jest chyba ten dialog z początku gry, po prostu nie przegadałem go na początku gry, no nie? Teraz możemy go przegadać po takim czasie. Wow, imersja, no nie? Co znaczy? O, masakra. Siema, Zajkę, witam, siemaneczko. Lubię się tu trować, wiesz co, powiem ci, że ta gra nie jest wcale taka zła, naprawdę. To nawet fajnie mi się w to gra całkiem. Ale no kilka rzeczy oczywiście jest bardzo kiepskich w tej grze, więc... Na pewno nie ma co tego ukrywać. Ale to chyba żaden problem, co? Tylko dmuchniesz i się przewrócą. Jak się tak jedzie wódą, to na pewno. Ale pocisk, stary alkoholik rozjebany. Jak się przyjrzysz mapie, zauważysz... Czy tu jest jakaś nieliniowość? Mi się wydaje, że tu jest jakaś nieliniowość, szczerze mówiąc. Wygląda jakbyśmy mieli trzy ścieżki, żeby się dostać do tego zamku, nie? Czyli fortecy, czy gdziekolwiek mamy się dostać. Wygląda na to, że mamy trzech NPC-tów i każdy ma własny plan i możemy wybrać jeden z trzech planów. Mam jak na standardy Arkani, jest to niesamowite, no nie? Że mamy więcej niż jeden wybór w jakimś questie. Jak się gra tego w godzie, to się nie wydaje być zła. Znaczy nawet w porównaniu do jakichś takich innych, no taka jest taka bardzo generyczna, nie? Nawet w porównaniu do jakichś innych gier typu Wiedźmin. Widzę pewne podobieństwa. Oczywiście no nie jest ani nawet w połowie tak dobra jak jakiś Wiedźmin, no nie? Żeby była jasność. Ale to też raczej nie powiedziałbym, że taka jest jakaś tragiczna po prostu, nie? Właśnie potencjalnie przez to, jaka jest generyczna, jak bardzo jest podobna do wielu innych po prostu gier RPG. Siema, Pyrhacz, witam, siemaneczko. Wydałeś komputer spod biurka? Po co go wydałeś? Co chcesz z nim zrobić? Chcesz go zmontować i oddać mi kartę graficzną? Ja tylko żartowałem, jak tak naprawdę nie chcę, żebyś mi tą kartę wysłał, więc możesz komputer dać z powrotem na swoje miejsce. To tylko były takie żarty, oczywiście. No, siema, wieprz, witam, siemaneczko. Już mój trzeci dzień bez gotyk, bez konsumpcji gówno. Z tej okazji może mógłbym celebrować tylko... Nie będziemy w taki sposób celebrować. Nie wiem też, jaki jest kraj urodzenia Lionela Messiego niestety, więc nawet jakbym chciał ci pokazać, to nie wiem niestety, jakie to jest państwo, więc nie mogę tego zrobić. Ale dzięki wieprz, cieszę się, że ci się podoba i cieszę się, że też trzymasz za mnie kciuki, żebym od tego gówna jak najdłużej pozostał oddali. Naprawdę twoje wsparcie psychologiczne pomaga na pewno, żeby sobie poradzić z tymi narkotykami, jakimi są gotik. Za wszelką cenę muszę dotrzeć do fortecy. Lester twierdzi, że wiesz, jak to zrobić. Zgadza się. Natknęłam się na mężczyznę o imieniu Staff. Snaf? Królewskim kucharzem. Pilnie musi się dostać na zamek, ale jego... Co? Kto? Jak? Co? Umarli. Jak jeśli on ma, poczekaj. Drogę do fortecy, jak on ma? Bezpiecznie go, ale że Snaf? Będzie mógł, słuchaj, za ciebie Amonra, zaręczyć. Siedzisz z dziewczyną Amonra. Siedzisz się z dziewczyną w lokalu Amonra. Podoba mi się jej plan, więc chyba mam wyrąbane w nią. Weźmy tego quest na wszelki wypadek. Karol,
Kurwa, nie wiem, Andrzej, siedzisz sobie w lokalu z dziewczyną i z 10 do 20 kolegami. Podchodzi gość do ciebie, odpina sobie koszul, ten bluzkę pokazuje... Staw królewskim kucharzem, jak był bandytą na Kroin z Jakendarza, nie? Jak ostatnio z go widzieliśmy. W kryminale siedział i on mu mówi, KMM, twoi koledzy wstają. Jadą cię w dziurę, twoja kobieta wstaje, fupluje na ciebie. I wszyscy od ciebie odchodzą, a ty takich ludzi nie szanujesz. Mieszka w zachodniej części mówi, dzielnicy. Mamy w cipce to takiego jeden z domów gościa. Na ale w sumie aż kusi mnie to zrobić, żeby zobaczyć Snuffa. Ja chyba bym, szczerze mówiąc, chyba bym zrobił ten ending jednak ogólnie. Tą metodę raczej, może w taki sposób. Tylko w sumie trochę nie słuchałem, przez to, że było Amona, to nie słuchałem trochę, gdzie ja mam iść w ogóle i którędy. Ale chciałbym Snuffa w sumie zobaczyć, szczerze mówiąc, więc ciekawi mnie właśnie, co się stało ze Snuffem. Jakim cudem Snuff z bandyty w Jakendarze nagle stał się jakimś królewskim kucharzem, no nie? Chciałbym tego doświadczyć, więc chyba idziemy go poszukać po prostu w tej części komputerowej. Siema, Into the Sadness, witam, sianeczko. Rob save i 3 endingi? Nie, aż tyle regrywalności w tej grze nie ma, absolutnie. Ale ja właśnie dalej mam takie jedno podstawowe, główne pytanie. Kim jest ta osoba na J? Już nawet zapomniałem imienia, bo jest tak bardzo nic nieznaczącym NPC-tem w tej grze. Ona wzięła się znikąd, nigdy się nie przedstawiła. Mówiła tylko, że jest jakimś tam gońcem leśnym czy coś takiego. I nagle akurat przez przypadek ją znajdujemy w tej lokacji, w której jesteśmy, w endgame'owej. Akurat przypadkiem się tu znalazła i chce nam pomóc, no nie? I my tam jej pomagamy, czy ona nam pomaga. Powiem wam, że ja kompletnie nie rozumiem tej fabuły. Nie wiem, kim ona jest, nie wiem, skąd ona się wzięła i nie wiem, po co ona jest w grze w ogóle, więc mam nadzieję, że to się kiedyś wyjaśni, kim ona w ogóle, kim ona jest. Gratulacje przy wylosowaniu AH25. Niestety iPhony teraz rozdawane są za emotkę AHOL, dlatego to Hexen dzisiaj wygrał takiego iPhona. A ty, no już nie wygrałeś nic, ponieważ konkurs uległ zmianie, najzwyczajniej w świecie. Dokładnie tak. Jaki konkurs? Dobra, patrzę, tylko muszę... Jeszcze to, że ja muszę wyłączać ekran, żeby czegoś nie zlikować, jakbyś wysłał jakieś nowody. No, komputer jest trochę brzydki, szczerze mówiąc, nie podoba mi się ta obudowa. Ale masz bardzo ładną podłogę, muszę ci przyznać. Bardzo ładna podłoga jest tutaj posiadana. Więc to mi się podoba jak najbardziej. Że muszę wam wyłączać ekran, niestety, jak klikam linki, bo jakieś n-wordy, przez to, że ja muszę przechwytywać niestety cały ekran, bo tej gry Arcania Gothic 4 nie da się przechwycić jako gra. Nie ma takiej opcji. Próbowałem na wszystkie możliwe sposoby, jako okno, jako gra, wszystkie po prostu możliwe opcje, jakie są w OBS-ie, nie da się jej przechwycić. Więc tak naprawdę pozostaje nam tylko i wyłącznie, wiecie, przechwytywanie jako cały po prostu ekran, no nie? Nawet, że tak powiem, taka podstawowa rzecz nie działa w tej grze po prostu, nie? Nawet tak po prostu. Za przechwytuję, to jak mam przechwytywać, żeby przechwyciło mi grę, którą się da przechwycić, nawet jak ustawiam ją w oknie, nawet jak ustawiam ją w fullscreen, nawet jak robię wszystko, no nie? Co mam wybrać w OBS-ie, żeby mi ją przechwytywało, no nie? Inaczej niż cały ekran. Prawda jest taka, fakt jest taki, oczywiście nie próbuję temu zaprzeczyć, że ja nie znam się jakoś za bardzo na ustawieniach w OBS-ie i tak dalej. Ja tylko klikam Start Streaming, nie? To jest wszystko, co ja wiem o OBS-ie. Ale próbowałem wszystkiego, nawet próbowałem w necie szukać jakichś informacji i powiem wam, nie za bardzo się udało cokolwiek znaleźć niestety. Na temat przechwytywania gry Arcania Gothic 4, więc przechwytuję cały ekran po prostu, żebyśmy mogli wspólnie doświadczyć tej pięknej, kanonicznej części. Miałem na Windows 7, wiesz co, to próbowałem zmienić na Windows 7, próbowałem zmienić te takie metody przechwytywania, nie? Tam jest kilka metod do wyboru. I to też nic nie pomogło kompletnie. Nic, po prostu nic się nie da, ani jako gra, ani jako okno, ani właśnie te różne metody, tam różne capture methods, czy jakkolwiek to się nazywało, tam w ogóle się będą dokładnie. Nie da się ich chuj po prostu, nie? Natomiast czekam aż ty zagrasz w Arcanie kanoniczną część Gothic. Żebyś nam po prostu powiedział, jak ją przechwycić, tak jakby, nie? To masz ją sam odpalić na streamku właśnie. Alternative streaming, który pozwala mi streamować gówno gry, czy kupić? I pewnie, że tak. Arcania kosztuje 8 zł. Jak obiecasz, że odpalisz ją chociaż co najmniej na jednym streamie, to kupię ci w prezencie. I chętnie pooglądam, jak grasz w Arcanie.
Więc nie ma sprawy, po prostu pychacz. Nie wiesz co dalej? Wiesz co, chyba kanonicznie jest Montera następna, wydaje mi się, po Cape Dan. Raczej z Cape Dan ci mówią, żeby iść do Montery. Ale prawda jest taka, że Gothic 3 jest tak bardzo otwartym światem, że tak naprawdę możesz iść gdziekolwiek chcesz i gdzie, w którąkolwiek stronę świata nie pójdziesz, do jakiegokolwiek miasta, możesz nawet iść na pustynię albo gdziekolwiek. Wszystko będzie działać po prostu, nie? Tam w ogóle nie ma jakichś takich ograniczeń, gdzie ty masz iść, w jakiej kolejności i tak dalej. Możesz robić dosłownie co tylko chcesz, tak jakby, więc... Więc jak chcesz gdzieś indziej iść, no to jak najbardziej też możesz po prostu tak zrobić. Więc ja aktualnie nie wiem, gdzie mam iść, chyba że tędy, chwila. Czy da wejść? Aha, tu się nie da wejść. Bo tam, tu jest sposób tego routera, tam jest Daranisa. Gdzie jest Snaf w takim razie? Może ona to powiedziała w sumie, nie? Gdzie to jest, wait? Nie, tego nie ma w questlogu chyba w ogóle. A nie, może, a tu jest, dobra, widzę. Po zmusieniu małych z pracy na Śródmieściu uwolnił Snafa, który jest kucharzem myrytańskiego króla. Ale Śródmieściu, ale jakie... Aha, czyli tu chyba w tamtą stronę, nie? Mniej więcej. Tylko jak się mam tam dostać, jak tu jest wszystko pozamykane? Wszystkie sklepy zamknięte są aktualnie. Pójdź na Valand, właśnie. Zawsze można płynąć na Valand. Ja jestem dużym fanem asasynów osobiście. Więc ja, że tak powiem, zazwyczaj jak mam w Gothic 3, to bardzo szybko idę do asasynów. No ale tak jak mówię, no to można dosłownie w dowolnej kolejności robić te lokacje, więc tutaj nie ma jakichś większych ograniczeń, co w jakiej kolejności i tak dalej. Ja to jest ona? Ona. Może mi powiedz jeszcze, jak to zrobić. Jilvi, ale niespodzianka. Jak się tu dostałaś? Ale ten świat mały, prawda? No bo to jest chyba jakiś RP dialog. Ja nie wiem, gdzie mam iść aktualnie. Chyba będziemy musieli zrobić inny ending jednak. Niestety. Ona mnie powie, gdzie mam iść. To miasto jest takie... Miasto jest takie pojebane strasznie, że tu wszystko po prostu... To miasto jest takie też liniowe, w chuj, no nie? To jest najśmieszniejsze w tym wszystkim chyba. Jak bardzo liniowe jest to miasto, że tutaj wszystkie przejścia są zamknięte, wszystko jest zabarykadowane. I nie możesz przejść tam, gdzie chcesz, no nie? Musisz iść tak, jak gra po prostu ci każe iść. Nie możesz wejść sobie tam, no bo musisz iść po prostu w linii prostej, no nie? Musisz iść przed siebie cały czas. Niesamowite to jest po prostu. Wraz z mieczem były, że się zawiodłeś LD. Ja na Arkanii, znaczy na Arkanii właśnie, na Arkanii nie aż tak bardzo, ale na Zmierzchu Bogów się zawiodłem. Pamiętam, że no ja byłem dużym fanem Gothic 3 od zawsze dosłownie. I kiedyś sobie kupiłem chyba, no sobie kupiłem po prostu Zmierzch Bogów, nie, tam po jakimś czasie. Myślałem sobie, o kurde, ale fajnie, kontynuacja Gothic 3, nie mogę się doczekać. Zajebista gra jest, uwielbiałem, po prostu kochałem grę Gothic 3, nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć dodatek. I naprawdę mocno się zawiodłem po prostu na Zmierzchu Bogów. No nie była to najlepsza gra po prostu, nie? W porównaniu do Gothica 3, a myślałem, że to będzie po prostu kontynuacja Gothic 3. A naprawdę no, nie było wcale tak najlepiej, no nie? Więc, no, na Zmierzchu się zawiodłem, na Arkanii nie zawiodłem się aż tak mocno. I teraz w sumie teraz też nie czuję się jakiś zawiedziony Arkanią. Powiedziałbym, że naprawdę całkiem nieźle mi się gra. Poza tym, że nawet, patrzcie, jest wykrzyknik tutaj, tylko jak ja się mam tam dostać teraz, nie? To jest moje pytanie. Chyba, że jakoś tędy, może tu i poszlibyśmy na północ trochę bardziej, nie? Tak od tyłu w tamtą stronę. Bo tu dosłownie każde przejście jest zamknięte, każde przejście jest zamknięte. A tu jest sposób tego, nie? Tu jest sposób routera, no właśnie, to nie. W ciągu następnych 5 lat, albo potencjalnie, nawet szczerze mówiąc, potencjalnie nigdy nie zagram, więc... Raczej, że tak powiem, Arkania to jest taka gra też na raz troszeczkę, nie? No ale to nie jest, że tak powiem, problem specyficzny do Arkanii, ponieważ dla mnie na przykład gra typu Wiedźmin 3 jest taka sama pod tym względem, że Wiedźmin 3, o ile jest fenomenalną grą, o tyle to jest gra, w którą też potencjalnie nie zagram. Może nigdy, a może co najmniej przez następne x lat po prostu nie zagram w tę grę. Więc to nie jest tylko tak, że Arkania jest taka, że się wyróżnia i jest bardzo jednorazowa, no nie? Hej! To jest taki gier właśnie po prostu więcej, że nie siedzi. Z piwnicą Diego, jeżeli Snafa? Tylko właśnie, które... Ja zobaczmy jeszcze raz, czy to jest napisane w questlogu, no nie? Żeby dostać się do Śródmieścia, musisz wyjść z domu Diego przez piwnicę, następnie kanałem, czy dostać się do zamkowego ścieku. Ale gdzie jest dom Diego? Czy my już byliśmy w domu Diego? Powóz z nimi wszystkich to jest, znajdziesz w posiadłości Diego. No to posiadłość Diego jest gdzieś tutaj mniej więcej, nie? I co teraz? Chyba, że chwila, może to jest dom Diego, nie? Tylko tu jest jakaś piwnica? Tu nie ma piwnicy chyba, nie?
To jest Lester, to nie to miejsce. Który to jest? Który, że tak powiem, to jest dom Diego, no nie? A, patrzcie, tu coś jest, aha. Ale, aha, czyli całe to jest dom Diego? Może cały ten plac to jest dom Diego, no nie? To może tutaj mamy iść w sumie. Racja. Dzięki Gaones za pomoc z dialogiem. Chyba znaleźliśmy to miejsce właśnie. Masz biały ekran w grze? Jak masz biały ekran w grze, to musisz zainstalować tego hotfixa takiego z gry PL bodajże. Ktoś ostatnio go linkował. Jak nie znajdziesz, to mogę gdzieś poszukać dla ciebie tego fixa. No i bez tego, szczerze mówiąc, raczej będziesz miał problemy, żeby w ogóle gra wyglądała normalnie. Będziesz miał problemy z deszczem, będziesz miał problemy w ogóle ze wszystkim potencjalnie, więc raczej fix jest konieczny. No ja mam wgrany jeszcze mod na chudy, ale ten mod dużo jakoś nie zmienia, więc to też nie jest jakaś kolosalna różnica, że trzeba to mieć po prostu. Był najbogatszym człowiekiem, nie? No ale właśnie opuścił Mora Sul. Też do końca chyba nie wiemy dlaczego, nie? Po prostu on nam powiedział, że miał jakieś swoje własne sprawy do załatwienia, ale nie było chyba konkretnie powiedziane co dokładnie. Natomiast powiedziane było, że on miał jakieś sprawy do załatwienia i opuścił swoje Mora Sul, w którym był najbogatszym człowiekiem, żeby zostać nikim po prostu na jakiejś wyspie Feszy, nie? Też mnie bardzo dziwi ta sytuacja. Ale powiedzmy, że faktycznie tutaj on był takim dla nas mentorem, nie? Po prostu, może to była jego rola. Żeby być takim mentorem dla naszej postaci potencjalnie, no. Może. Albo Milton był tą własną sprawą, no. No bo Milton, że tak powiem, tutaj przypłynął, żeby założyć to tuszu całe, nie? To takie drzewo łączące wszystkich magów i tak dalej. A może Diego po prostu popłynął za nim, tak jakby, nie? Żeby się zauroczyć i tak dalej. No wiem. Może tak było właśnie. Teraz tak, czy tutaj? Chyba dobrze idziemy, nie? I tutaj gdzieś pewnie będzie zabarykodowany ten snaf, no nie? Snaf ten nekromant. Boom, ale mam damage z miecza. Powiem, ja dalej mógłbym grać pod melee, szczerze mówiąc, jakbym bardzo chciał, naprawdę, bo ja mam bardzo duży damage aktualnie. Ale nie wiem czy chcemy. Chyba nie chcemy jakoś specjalnie. A może chcemy, kto wie. Przygotuj pochodnie. Nie wiem, kto to powiedział, że mam przygotować pochodnie, ale chyba przygotujmy pochodnie w takim razie, skoro nam każą to zrobić właśnie, nie? Tak, czy to jest kanon, nie mam pojęcia, ale w Arkanii wszystko jest możliwe. Myślę, że nie zdziwiłbym się jakoś specjalnie, gdyby był taki wątek w Arkanii. Zwłaszcza, że ta gra już pokazała, że ma jakieś tam wątki miłosne i tak dalej. Wątek ciąży na przykład, więc myślę, że to jest coś, co byłoby potencjalnie możliwe, żeby się wydarzyło faktycznie w tej grze. Ale nie wiem. I erotyczne, nie wiem, czy powiedziałbym, że aż erotyczne, ale wątki takie miłosne na pewno są jakieś w tej grze. Więc potencjalnie kto wie, czy Milton też nie bierze udziału w takim wątku, nie? No jednak to jest Arkania, więc tutaj musimy być przygotowani. No na wszystko tak naprawdę musimy być przygotowani, nie? Po prostu. Bo to jest tylko i wyłącznie Arkania kanoniczne. Bo właśnie pod niektórymi względami ta Arkania przypomina modpack do Gothica 3, w szczególności mod LTM. Właśnie pod względem durnoty questów i durnoty niektórych wątków po prostu, więc tak mi się wydaje właśnie, że to coś tym może być po prostu. Teraz tak, czy ja jestem w dobrym miejscu? Any snuffs? Powiem wam, nie spodziewałem się, że tak będzie wyglądał snuff, naprawdę. Myślałem, że będzie trochę inaczej wyglądać. Niż ojciec Ivy, tylko z większą ilością włosów, no nie na twarzy. Jestem Dante dał subika. Dzięki piękny Dante za 7 miesiąc już suba. O kurde, aż tyle miesięcy. Dzięki piękny za 7 miesięcy wsparcia. Witam serdecznie, z tym siemaneczko do ciebie. Dzięki, no i 7 miesięcy strasznie dużo czasu, nie wiedziałem, że aż tyle czasu jest możliwe w ogóle. No ale faktycznie jest chyba kilka osób, które mają te 7 miesięcy, więc no dzięki wielkie za tak długie wsparcie kanału. No i witam na kanonicznej Arkanii, na kanonicznej Arkanii widzimy aktualnie kanonicznego snuffa z Gothica 1 i Gothica 2. Nie no, to jest masakra. Kaskę? No czy to był priming akurat, nie? Więc priming to jest bardziej okradanie Amazona na kaskę niż wywalanie tej kaski.
Ale tak czy siak, no 7 miesięcy wsparcia to bardzo, bardzo długo, że tak powiem, więc dzięki, dzięki wielkie raz jeszcze. Netflix Adaptation. Netflix Adaptation Snuffa, no tak to wygląda troszeczkę. No trochę się zawiodłem, szczerze mówiąc, nie? Siema tego, znowu ten, właśnie znowu ten sam model ryja. W ogóle co tu robi Snuff, w ogóle co on tu robi, jak on był bandytą w Jarkendarze, jak ostatni raz go widzieliśmy, nie? I nagle jest Snuff po prostu, akurat przez przypadek jest w tym mieście, opanowanym przez nieumarłych, i wygląda tak jak każdy inny NPC w tej grze. No zabiło to moją imersję troszeczkę w tym momencie. Jak się tu dostałeś? Przysłała mnie Jill. Ale głos się zgadza, trzeba przyznać, że głos jest taki, jak powinien być, no nie? Kobieta z łukiem chciała mnie uratować. Czy wokół jest bezpiecznie? Głos się zgadza chyba. Zaczekaj tu, a ja się szybko zajmę nieumarłymi. Jesteś królewskim kucharzem. Królewskim kucharzem. Ktoś musi gotować, nie? A skoro ja umiem... Tarczę na ramię sobie przykleił, no, faktycznie. Taki naramiennik może po prostu ma, nie? W jakości 144p chyba. I teraz... Chłop po prostu otoczony przez nieumarłych stoi i patrzy przez okno, nie? Zapalił sobie świecę i patrzy przez okno. Królewski kucharz po prostu w mieście otoczonym przez nieumarłych i podbitym przez nieumarłych, nie? Naprawdę powiem wam, ten lore tej Arkani z każdym kolejnym streamem, z każdą kolejną godziną nawet, jest coraz to mocniejszy po prostu, poważnie. Coraz to mocniejsza jest ta fabuła tej gry. Ja jestem po prostu pod wrażeniem, no nie? Netflix Adaptation czegoś mu brakuje, no prawda, że Netflix ma pewne upodobania troszeczkę inne pod tym względem. Ale też... No właśnie, kolejny jest chłop, który zapytał na niego po jakiś bimber do gulaszu, nie? I chłop wiadomo, że my Snuffa znaliśmy ze starego obozu, nie? Pewnie nie mieliśmy do niego nic personalnie i tak dalej. Ale ciężko mi uwierzyć, że chłop z Jarkendaru, gdzie był bandytą, po prostu w obozie bandytów, gdzie w ogóle Jarkendar chyba też fabularnie był podbity przez orków, no nie? Chyba tak było. Tam po wypłynięciu. I nagle okazuje się, że jednak nie był i Snuff po pierwsze przeżył, po drugie przestał być bandytą, czyli nagle jakby nie był już, wiecie, nie był już społecznie wytykany jako bandyta. A po trzecie akurat on został jakimś królewskim kucharzem i po czwarte akurat się znalazł w tej toniarze całej, nie? Akurat przypadek jest w tej lokacji tutaj. Naprawdę strasznie, strasznie dużo zbiegów okoliczności, powiedziałbym. Jak na jedną postać kanoniczną. No ale cóż, no chyba tak gwiazdy się ułożyły, nie? Że wszystko po prostu w jednym miejscu się stało i... Dobrze, że tu jest. Mamy akurat kolegę z Gothica 1, nie? W nawiasie, wcale nie było tak, że twórcy na siłę chcieli jakiegoś NPC-ta z Gothica 1 czy Gothica 2 umieścić tutaj i akurat padł na Snuffa, nie? To na pewno nie o to chodzi, nie? Na pewno nie jest tak, że chcieli na siłę po prostu dać stare postacie, żeby to wyglądało jak Gothic. Nie, nie, nie. Nie umarli, nie będą stało. Już nas więcej niepokoić. Ruszajmy. Dobrze. Pospieszmy się, zanim pojawi się ich więcej. Ale przynajmniej, że tak powiem, polski głos się zgadza, nie? No ale wiadomo, że za głosy odpowiada ktoś inny niż za samą grę komputerową, no i za samą fabułę i tak dalej. No ale widać, że osoby, które faktycznie odpowiadają za głosy, no wzięli tych aktorów, którzy powinni być, to nie? Że te głosy właściwie wszystkich tych postaci z poprzednich gotików się zgadzają, nie? To są ci sami aktorzy u wszystkich właściwie tych naszych kolegów, w cudzysłowie. I to jest dobre, nie? No bo gdyby tutaj te postacie mówiły jakimiś innymi głosami, no to by kompletnie zabijało imersję już do reszty. Ale to jest, to raczej można, że tak powiem, popsować za to dubbing polski, a nie samą produkcję gry, no nie? Cały budżet chyba poszedł w audio i zabrakło budżetu po pierwsze na twarze postaci, bo są cztery na krzyż w całej tej grze, a po drugie zabrakło budżetu na animację pływania postaci w wodzie i jak postać wejdzie do wody, to po prostu ginie automatycznie, bo nie było chyba budżetu, żeby animację pływania zaimplementować, no nie? Dlatego po prostu postać umiera automatycznie. Bardzo śmieszne. Co? Właśnie takie coś jest, że powiem ci, no teraz już nie wiem jak tego pokazać niestety, ale większość jakichś rzek, jezior i tak dalej jest otoczonych niewidzialnymi ścianami, że się po prostu nie da, no nie? Jak byliśmy na przykład w tej początkowej lokacji, tu, na przykład tutaj, nie? Na tej plaży, tutaj się fizycznie nie dało wejść do wody, były niewidzialne ściany. Ale jak byliśmy tu, chwila, gdzie to było? Gdzieś tutaj chyba, nie? Przy tym całym właśnie tutaj, tu była taka plaża z nieumarłymi i tam się dało wejść do wody, nie? I w momencie, kiedy postać wchodziła do wody po szyję, ginęła. Śmierć po prostu. Automatyczna śmierć, no nie? Tam się normalnie jakby dało wejść do wody, bo zapomnieli twórcy chyba dać tych niewidzialnych ścian i dało się wejść do tej wody i ginęliśmy po prostu wchodząc po szyję do wody, więc nie było animacji pływania. I moja teoria jest taka w sumie, że to może nie do końca jest kwestia budżetu, ale kwestia taka, że ten świat się wydaje być taki, jakby to powiedzieć, większy teraz przez to,
że nie da się pływać, nie? Patrzcie na to, że na przykład tutaj na brzegu był jakiś statek, no nie? Był jakiś statek, były jakieś, wiecie, jakaś wyspa, jakieś ruiny na morzu i tak dalej. I gdybyśmy mogli pływać, to oni by musieli coś tam dać, to nie? Jakichś przeciwników, jakieś nagrody, jakiś loot i tak dalej. A tak to nie muszą się w ogóle, mają wyrąbane kompletnie. I dają po prostu generyczny model statku gdzieś na wodzie. I nie muszą się martwić, nie? I wygląda jakby ten świat był taki duży, nie? Że na tym morzu się coś dzieje, że jakiś statek po prostu zatonął, nie? Jakaś, nie wiem, wyspa po prostu z jakimiś itemami czy cokolwiek. Ale tylko tak to wygląda z oddali, bo nie da się tam płynąć i nie da się tam tego zeksplorować, nie? Taka jest moja teoria, że to jest taka metoda, żeby sprawić, że ta gra wygląda na większą niż jest faktycznie po prostu. Tak mi się wydaje przynajmniej. Miesiąc co, może szybciej, potencjalnie tak, i to jakimiś darmowymi asetami, no nie? Których takich asetów, nawet 3D, zwłaszcza tak generycznych, jak trzy twarze postaci na krzyż, to dostaniesz po prostu za darmo, nie? Na jakichś po prostu portalach. Więc naprawdę raczej stworzenie takiej gry to faktycznie nie, no na pewno nie zajęłoby lata, szczerze mówiąc, to nie? I ogólnie do setarii się nie dało wyjść, faktycznie. Ale do setarii chyba wejdziemy w dodatku, no nie? Chyba dodatek dodaje to miasto. Mam taką nadzieję przynajmniej, więc jak zagramy sobie dodatek, to zobaczymy wtedy. Tam się dzieje w tym mieście. Ale faktycznie, tam jest po prostu brama zamknięta i chłop mówi na pieszo się nie da wejść, no nie? Właśnie wczoraj były sugestie, żeby wjechać pociągiem na przykład do Cetarif, ale niestety nie mam pociągu. Ale no piechotą się nie da wejść do Cetarif, nie? No i imersja po prostu, nie? Macinek do Subika, dzięki piękny Macinek za trzeci miesiąc z rzędu Subika. Witam serdecznie z tym mieście Maneczko, dzięki piękny za 3 miesiące wsparcia kanału. No i witam cię bardzo serdecznie na tym kanonicznym streamie z kanonicznej gry Arcania Gothic 4. Koniec z tymi przeklętymi truposzami. Oj, sądziłem, że już po nas. Patrz, mapa wielka nie była, no właśnie, no to jest, wydaje mi się, że celowo właśnie z kilku względów. Wydaje mi się, że celowo ta mapa jest taka, no jakby wydaje się być większa niż jest faktycznie w taki sposób. I ogólnie cała ta gra, szczerze mówiąc, się wydaje być jakaś taka bardziej większa niż jest w rzeczywistości. Na przykład właśnie ten crafting, nie? Myślę, że crafting to jest też dobry przykład strasznie. Patrzcie, ile tu jest itemów do skraftowania, jakiś mikstur, jakiś odpałek, jakiś po prostu, wiecie, mikstur leczniczych, jakiś ziół, które można podnieść w świecie gry i tak dalej. Wiecie, ile z tych mikstur skraftowałem w grze? Zero. Jedyne co zrobiłem, to upiekłem trochę mięsa i skraftowałem jeden naszyjnik i chyba jeden miecz, no nie, ten gniewinosa. I to jest cały crafting, jaki zrobiłem, no nie? Ale patrzysz na coś takiego i myślisz, patrz, o kurde, ile jest itemów, nie? Patrzcie jakie itemy, patrzcie jakie odpałki, patrzcie jakie efekty mają te mikstury, no nie? Niesamowite. Gdzie w praktyce no to jest kompletnie, po prostu to jest zapchana gra po prostu jakimś gównem, nie? Zamiast contentem to zapchana jakimś kompletnym po prostu gównem, no nie? Jeszcze nie mogę powiedzieć jechać go w dziurę, ale to żeby jechać go w dziurę, to muszę najpierw wstać w wieprza, wiesz, że nie mogę wstać, no nie? Więc nie mogę się podporządkować do tego, że twoi koledzy wstają i jadą cię w dziurę niestety. Siema Gomez, witam, siemeczko. Trzeba jakiś adamant? Wiesz co, powiem ci szczerze, nie pamiętam, gdzie był adamant kompletnie. Szczerze kompletnie nie pamiętam. Gdzie to jest, ale gdzieś powinno, w jakimś spisie powinno to być napisane raczej. Możesz popatrzeć na spisie do New Balance'u i tam w kamieniach szlachetnych powinno być napisane po prostu, albo nawet chwilę, aż zobaczę teraz z czystej ciekawości. I tak będzie to lepsze niż gameplay Arcani na ten moment. Sprawdzę, czy nie jest napisane przypadkiem. Kamienie szlachetne. Czy jest adamant? Jest adamant. Wypada po zabiciu Hoszkara w Świątyni Śniącego, wypada po zabiciu Seniaka, wypada po zabiciu Asgalora. Więc masz takie trzy opcje. Czyli tak naprawdę albo wątek Kruka, albo wątek Gorków musisz skończyć. To wtedy wypadnie ci adamant. Proszę bardzo. Na pustyni były kamienie księżycowe akurat. Na pustyni to jeszcze inny item kompletnie. Co ty tu robisz? Najpierw ty zdradź, co robisz w mojej fortecy. Znaczy, kolejny NPC, który się wziął znikąd i ona odgrywa jakąś rolę w naszej fabule. Ale nie wiem, kim ona jest, nie wiem, co ona robi, nie wiem, czym ona nas śledzi. Nie wiem. Ty jesteś. Ale może się dowiemy właśnie teraz. Turniarze? Tak. Chwila. Przysłał cię Diego, prawda? Czego chce? Właśnie, aha, ale tak, już sobie przypomniałem właśnie, bo ona... W sumie ona, tak jakby, jeżeli chodzi o fabułę samej Arcani, ona była... że tak powiem kompletnie randomowa, nie? Ale właśnie wczoraj był przytoczony cytat chyba z Wikipedii,
że ona jest taką trochę przybraną córką naszego bezimiennego królowa Pałacu III. Podobno, fabuła jest taka, to jest aż fabuła jest taka, że ona próbowała naszego bezimiennego okraść podczas Gothica 3, jak byliśmy w Mora Sul, zanim jeszcze zostaliśmy w ogóle królem, no nie? I nasz bezimienny ją przyłapał na tej kradzieży i coś tam się stało między nimi i od tego czasu ona zaczęła traktować naszego bezimiennego jak własnego ojca po prostu, nie? Więc powiem wam, fabuła też wyssana z palca, żeby nie powiedzieć gorzej, brzydziej. Ale ona w Arkanii nie odgrywa kompletnie żadnej roli, to jest najlepsze, nie? Ona nas tak śledzi, ale ona nic nie robi, ona nie ma żadnej konkretnej funkcji, nigdy się nie przedstawiła, nigdy nie miała żadnej jakiegoś celu, jakiegoś, wiecie, czegoś, do czego ona jest w tej grze. Ta postać jest tak płytka, jak cała fabuła w Arkanii, po prostu, czyli w ogóle nie rozwinięta. Dako, jakkolwiek się tam zwiesz, Diego cię potrzebuje. Może udowodnić Heigenowi swą niewinność. Teraz to niewykonalne. Chcesz go zostawić w potrzebie? Nie mam wyboru. Heigen zaginął. Zaginął? Zaginął? Kupiec wyruszył ze swoimi wojskami, aby stawić czoła Drurhangowi w bastionie. I nie wrócił. A więc Heigen nie żyje. O nie, tylko nie Heigen. Zobaczymy. Nie zamierzasz chyba... Kuchni chyba nie ma w Arkanii, zależy w jakim kontekście. Jeżeli chodzi o pieczenie mięsa, to postać się piecze pod swoją własną zbroją sobie piecze mięso. A jeżeli chodzi ci o to, żeby ona zajęła się gotowaniem, no to chyba nie ma takiej roli faktycznie. Wyruszam do bastionu. Jak Heigen się z Corlinis wydostał, mi się wydaje, wiesz, że kanonicznie w Arkanii nie było inwazji orków na Corlinis. Bo jakimś cudem wszystkie postacie z Corlinis żyją dalej. Snaf, Heigen i tak dalej. Więc oni musieli nie umrzeć po prostu, nie, w Corlinis jakimś cudem. Więc albo nie było inwazji, albo inwazja była kanoniczna, tak jak w New Balance, że po prostu była inwazja i zabiła jakichś tam bezimiennych ludzi, ale przeżyli po prostu, wiesz, przeżyli ci bardziej istotni ludzie, nie? Jacyś paladyni, jacyś magowie przeżyli i tak dalej. W sumie jakiś Pyrokar był wspomniany, Pyrokar żyje dalej, nie? Kolejne pytanie, więc jeżeli była inwazja orków w Corlinis, no to takie postacie jak Pyrokar musiały jakoś przeżyć, nie? Albo właśnie Heigen, albo właśnie Snaf, albo jeszcze kilku innych. Więc albo nie było w ogóle inwazji, albo inwazja była tylko taka jak w New Balance, że my zaprzestaliśmy po prostu tego, no nie? Nie zatrzymuj się! Tutaj dotarł. Straszny. Dodajmy te dialogi jeszcze, bo nie wiem, o co chodzi. Zgadza się. Bardzo mi się przydała wskazówka dotycząca świątyni. Dobra, w sumie to jest jakiś roleplay kompletny. Chciałam iść teraz w ogóle? Coś było powiedziane, co teraz? Co w ogóle? Gdzie ja w ogóle jestem? To jest ta forteca cała, nie? A patrzcie, tam jest jakiś wykrzyknik w tamtą stronę. Trochę, że tak powiem, trochę się bardziej się skupiłem na swojej ocenie tej postaci niż na słuchaniu tego dialogu, więc trochę się. Minimalnie się zgubiłem aktualnie. Wschodnia brama do Torniary. Aha, czy musimy stąd wyjść do wschodniej bramy, dobra, rozumiem. Znaleźć tam jakiegoś czegoś, nie? Była inwazja, właśnie nie wiadomo, może była jakaś właśnie ewakuacja, nie? Może sam król Robert III przypłynął po prostu statkiem i wziął tych ludzi ze sobą na statku, no nie? Albo wróciliśmy do Corlinis po prostu zanim zostaliśmy królem, tak jak właśnie w New Balance, i pomogliśmy im po prostu walczyć, nie? Pomogliśmy im po prostu walczyć i przez to jakby nie zginęli, nie? Potencjalnie. Przeciwnicy? Aha, są przeciwnicy. I mają generyczne twarze oczywiście, ale też nie wiem, co to są za NPC-ty w ogóle. Co to są za postacie? Czemu oni są żywi w mieście jakimś nieumarłych po prostu? Ja już naprawdę nic nie rozumiem. Coś zaczyna mi się powoli wydawać, że końcówka Arkanii była taka trochę zraszowana, jeżeli to jest dobre słowo. Że oni po prostu bardzo, że tak powiem, już mieli mało czasu i potencjalnie po prostu zrobili byle co, żeby tylko było ta końcówka, nie? Takie zaczynam odnosić wrażenie po tej lokacji. I po tej lokacji wczorajszej zwłaszcza, nie? Po tej świątyni takiej śmiesznej, która była paskudna po prostu. Wydaje mi się, że tam już naprawdę nie mieli chyba inspiracji i zrobili po prostu byle co, żeby było więcej kontentu w GC, żeby ją sprzedać jakoś, nie wiem, drożej, czy cokolwiek. Takie odnoszę właśnie wrażenie w tym momencie. A to jest jakiś wok, to jest, no nie? Siema Mefedon, witam. Siemaneczko za ciebie. Dice of Cringe oczywiście. To dzisiaj potencjalnie koniec. Jeżeli skończymy wystarczająco szybko, to zagramy dzisiaj w dodatek do Arkanii jeszcze, ale nie jestem pewny, ile nam zostało godzin gameplayu jeszcze. Więc możliwe, że tak powiem, że dopiero później, wiesz, że dopiero tam jakiś przyszły stream to będzie potencjalnie dopiero dodatek. A może nawet dzisiejszy. Kto by to wiedział. Niebywałe.
Jeszcze nikt tego tak szybko nie dokonał. To jest to, a pewnie muszę, pewnie mam jakiś klucz przy sobie, nie? Muszę zlutować? Nie, patrz, nie da się zlutować. Tu się nie da przejść. Tego się nie da otworzyć. To ci pady zostają w klatkach na zawsze, tak? Rozumiem, rozumiem. Może tutaj coś jest, nie? Oczywiście best in slot leży sobie po prostu tak na półce, no nie? Nie wypada z jakichś tam silnych przeciwników, nie ma go jakiejś mocnej skrzyni pilnowanej i tak dalej. Topowe, po prostu topowe itemy w grze leżą sobie po prostu na półce, no nie? Najlepsze tarcze, jakieś potencjalnie najlepsze jakieś miecze i tak dalej. Nie wnikam kompletnie. Nawet nie chce mi się napatrzeć na ten ekwipunek, bo i tak mi nie zależy na nim kompletnie. To jest Heigen? Nareszcie. Ale już myślałem, że Heigen. Już myślałem, że a to tylko Maldun, który wygląda tak jak 15 NPC-ów przed nim w tej grze. Tam gdzie ich miejsce, dokładnie. No, paladyni powinni być w więzieniach. Zgadzam się zdecydowanie. Gdzie go znajdę? Nie ma go tu. Typ za plecami wchodzi w tekstury, ale nie wnikam kompletnie w niego. A potem zniknął. Co Drurhang zamierza? A, oni wiesz, a, udało mi się wyjść. Chcę zrobić widowisko dla swoich ludzi i zabić go na arenie Lorda Dominika. Jak mam się dostać na Lord Dominik przez też jest nawiązany do poprzednich godzików. To imię padło wcześniej. Przejście, które prowadzi do cel przy arenie. Najlepiej skorzystaj z tylnego wyjścia w zachodniej części bastionu. Tamtędy właśnie poszli ludzie Durhamka. I znowu mnie śmieszy coś takiego. Ja w ogóle, no idź przez ścieki. No i nawiązanie do Ligi Legend, no, że Liga Legend jest ściekiem. Zdecydowanie się zgadzam z tym. Ale zawsze mnie śmieszy po prostu. Zawsze mnie śmieszy strasznie. Jak ci NPC-ci dałem takie strasznie dokładne instrukcje, gdzie mam iść, to no, nie? To jest też tak strasznie nierealistyczne po prostu. Gdzie mam iść? Idź na południowy wschód, tam znajdziesz to, pójdź w lewo, pójdź w prawo, zejdź w dół i znajdziesz miejsce, nie? O pomocy przetrzymują nam kasztelana w jaskini orkowie. Gdzie orkowie nam przetrzymują kasztelana? Gdzie go znajdę? Jaskinia na południe stąd jest pilnowana przez orków. Ja mam takie pytanie, nie mogliście iść po tego kasztelana go uwolnić? Jak wiecie dokładnie co do mikro, co do milimetra po prostu, gdzie jest ta lokacja? Teraz widzę to samo po prostu, nie? Każdy po prostu wszystko wie i każdy daje nam dokładne instrukcje, gdzie iść, w jakim kierunku, ile metrów, w jakim kierunku i tak dalej. Tam masakra jakaś to jest kompletna. Czy jestem w ogóle w dobrym miejscu? Nie jestem pewny, no nie? Proszę ma oryginalnego Bezi. Jako wiesz co, ja się z tym liczę dalej Bezi. Znaczy sobie wieprz Bezi, ja sobie liczę się z tym wieprz, że tak może być właśnie. Liczę się z tym, że potencjalnie to jest jeden wielki po prostu koszmar bezimiennego. I my się obudzimy, że tak powiem. Potencjalnie my się obudzimy po prostu za jakiś czas i się okaże, że tak, że to wszystko było po prostu sen, no nie? Myślę, że to jest jak najbardziej możliwe. Daję wychodek, tylko chwilę, bo ja już, że tak powiem, ominąłem to miejsce. Tam mogę wrócić teraz? Do żywego, drzwi zabito deskami. Idź na targowisko. Będę spróbować specjalnie dla ciebie, Sensei, tylko już się zgubiłem. Aha, tędy chyba, nie? Tu musimy chyba iść właśnie. Żebym się nie zgubił w tak liniowej grze, właśnie w tak liniowej grze, gdzie dosłownie jest jedna ścieżka zawsze, żeby gdzieś iść. Naprawdę ciężko by byłoby się zgubić, ale... Dobrze, że są po pierwsze strzałki, quest marki, jakieś wykrzykniki i jeszcze tak dokładne po prostu opisane wszystko po prostu, nie? Proszę bardzo, specjalnie dla ciebie. Ani żywy, ani martwy. Nic się nie stało niestety. Ktoś tu się chyba zabarykadował w środku, no nie? Na ogólnie NPC-ci są nieśmiertelni w tej grze, no nie? Więc takich NPC-tów neutralnych nie da się zaatakować w ogóle w Arkanii. No bo nie ma takiej technologii po prostu, nie? Nie ma takiego czegoś kompletnie. W dobrym miejscu w ogóle? Aha, chyba tu niżej muszę być, nie? Mogę tak zrobić? O, hop. A, tutaj, dobra. Udało się zcheezować, że tak powiem. A, to są przeciwnicy. Czemu to są jacyś ludzie? Ja już naprawdę nic nie rozumiem w tej lokacji. Chyba zaraz robimy restart dzisiejszego streama, gramy od nowa. Bo ja już nic nie rozumiem. Przecież to miasto jest jakieś opętane, czy nie tyle opętane, co owładnięte przez nieumarłych, nie? Czemu nagle są jacyś ludzie, jacyś najemnicy, to słowo to są po prostu, nie? Kogo najemnicy? Co oni robią? Czemu oni są wrodzy w ogóle nastawieni do mnie? Najemnicy króla? Może jacyś najemnicy króla w sumie, nie? Który król no też jest raczej negatywnie nastawiony właśnie do mnie, więc... Kim jesteś? O, Heigen! Patrzcie!
I ma chyba unikatową twarz, bo takiej twarzy chyba nie było jeszcze w GFC, nie? Siema! Aha, to są ci ludzie tego Durharga. A, może o to chodzi faktycznie. Rozumiem. Patrzcie, jak oceniacie Lorda Heigena? A to mnie naprawdę piękny. Wydostanę cię stąd. Cieszę się, że żyję. I cieszę się, że Diego i Milton byli z nim w jednej celi, no nie? Tak jak i ja. Zatruci! A więc nie ma czasu do stracenia. Trucizna nas nie zabije. Drurhang chce to zrobić osobiście na arenie. Wszystko ma wyglądać na pojedynek. Ale to Milton tylko nawet nie ma czy wstać z ziemi, żeby mnie przywitać. Dla jego ludzi. Taki wygląd właśnie. Zgadza się, przyjacielu. Informator Miltena okazał się zdrajcą. A ja nie zwróciłem... Gdzieś takiego Lorda Heigena pod drzewką ostatnio? Co się stało? Nie było, zjawił się tu informator. Nie mógł złapać tchu. Powiedział, że Milton ma kłopoty. Poszedłem za nim... Niesamowite. Prosto w pułapkę. Patrzcie, Milton wstaje. On wstał. Dał coś do moich mikstur many. Ciągle nie mogę rzucać za... Milton, wielki mistrz ognia. A to nie umarł. Aha, on kontroluje nieumarłych. Aha, dobra, rozumiem. Okej, czyli oni nie walczą między sobą. Dobra, to dzięki Gomez za wyjaśnienie. Teraz trochę bardziej rozumiem, co się... Właśnie to mnie głównie zastanawiało, czemu są takie dwie frakcje, które... Jakby sprzymierzone ze sobą. Nie tylko Milton. Stał, ale nie jedziemy w dziurę, no nie, chyba nie słyszał pasty Amonea. W czasach, kiedy ta gra powstała, nie było czegoś takiego jak Amonea jeszcze. Wtedy grał nieczysto. Przegnałem z dworu czterech niewinnych ludzi, gdyż sądziłem, że są zdrajcami. Czemu Durhang? Co się dzieje w tej grze? Ja już naprawdę nie wiem kompletnie. To są za mocne grzyby dla mnie. Był już w bardzo złym stanie. Bez przyjaciół. Będę walczył na arenie w twoim imieniu. Drań powinien się mocno zdziwić. A, świetny pomysł. To już wiemy, skąd Diker ukradł pomysł na arenę. Z Arkanii, bo tu też jest arena. No to teraz expose wszystko. Zaraz robimy dramę po prostu na YouTubie. I zaraz piszemy pozew zbiorowy do Spellbound Entertainment, że Diker ukradł ich pomysł, no nie? A kto tam stoi jeszcze? Co to było? A nie, to był Hagen tylko, nie? Że ktoś jeszcze stoi za Hagenem. Myślę, że jak ty taką włożysz, to na groźnym wyglądzie się nie skończy. O! How convenient, no nie? Diego, potężny Diego, co ma w kieszeni pancerze, wyciąga pancerz z kieszeni do nas. No przyda się faktycznie, to bierzemy pod manę oczywiście, nie? Umiejętność magiczna, amerykańska szata wojenna. Dzięki Diego, kocham cię. Tak? Ale upgrade'ik, wow. Patrzcie, jak wyglądamy teraz. O kurde, wyglądamy jak naprawdę profesjonalny wojownik, po prostu profesjonalny zbawca Argani po prostu, nie? Z królewskim po prostu jakimś godłem na tym. I nie wiem czym jeszcze w sumie. Ze wszystkim po prostu. Piękny outfit, podoba mi się. To był ciężki przeciwnik. Działam łuszczkę, właśnie moją łuszczką jest Gniewinosa, bo daje mi bonus do many i do umiejętności magicznej. Mimo, że jest to potencjalnie, powinien to być najsilniejszy miecz dwuręczny w grze, ale jest to, okazuje się, miecz magiczny, a nie miecz fizyczny, więc daje mi bonusy do magii właśnie. Po prostu. Dlaczego tak? Nie pytaj, bo nie potrafiłbym ci odpowiedzieć tak na takie rzeczy. Kim jesteś, Nabeliara? Czego chcesz? Twojej głowy. Mojej głowy? Czy masz pojęcie, kto przed tobą stoi? Jam jest Drurhang, przyszły król Argani. Ty, a my się z nim spotkaliśmy wcześniej w Gierce? Bo twarz taka już była na pewno, tylko nie wiem, czy to był inny... Właśnie ja teraz nie wiem, czy to był inny NPC? Czy to był ten sam NPC wcześniej, co go spotkaliśmy? Bo taka twarz już na 100% była wcześniej. Dokładnie tak. A ja dla mojej pani... Ale nie wiem, czy to była ta sama osoba, czy po prostu zbieżność osób i nazwisk. Poza mną. Co? To niemożliwe! Niemożliwe! Strzelcy! Do ataku! Zabić go! O, strzelcy! Tam na tych to są strzelcy? Mogę ich zabić w taki sposób? Ja spróbujmy. O! Stanki! One shot? Nie było... Prawie zasztowałem. Nie, patrzę, zabiłem kilku chyba. A! Co jest? Strzelają do Polaka, pomocy.
Ale epicka walka na arenie. O, niesamowite. Jeszcze nie potrafisz się skradać. Chciałem się skradać tutaj, żeby wiecie, żeby się schować za tymi blankami czy coś, ale niestety nie posiadamy umiejętności skradania na tym etapie gry, bo nie rozdałem w to punktów, więc nie ma takiej możliwości. Pozostaje nam kajtować w kółeczku tylko i wyłącznie. Bum. Ha, ten chłop już jest prawie martwy jak coś. Prawie pół HP dostał, właściwie nawet jeszcze nie celowałem jakoś w niego specjalnie. Ale spoko, jesteśmy takim potężnym magiem po prostu. Tylko i wyłącznie. Ciekawe czy dostanie paraliż, nie? Czy tam egzekucję raczej. Ciekawe czy dostanie egzekucję. Nie mogę doczekać, żeby to zobaczyć. Trochę jeszcze fakuję. A! Mocy! Ciebie się uleczyć jabłkiem. Skacz, dobra, podskoczyłem. Nie było to proste, ale udało się. Pola ognia? Tak? Chyba tam ci są martwi, raczej spalą się. Teraz tak, czy wejdzie egzekucja? Weszła egzekucja. No to nie był chyba silny przeciwnik, nie? Zacytuję raz jeszcze. Bardzo mocni wrogowie nie giną od razu, lecz otrzymują o wiele większe obrażenia. No on ewidentnie nie był bardzo mocnym przeciwnikiem. I wypadło z niego 1000 golda. Twórcy już nie wiedzieli, co mu dać do ekwipunku, dali mu 1030 golda. Po prostu generycznie. Siema Robert, witam. Siemaczko, jaki poziom trudności? Poziom trudności Gothic oczywiście, czyli najwyższy jaki jest, ponieważ arkani są 4 poziomy trudności. Niski, średni, wysoki, Gothic. Czemu tak jest? Nie wiem. Ale tak jest właśnie. Czy zemsta? O, Xardas, siema. Witam Xardasa ponownie. Wcale nie czuję się lepiej, ale musiałem to zrobić. Dobrze. Ta walka nie była zbyt epicka. Ciekawe, czy walka z Final Bossem też tak będzie wyglądać, nie? Jak z tym typem tutaj. Obowiązki wzywają. Nadszedł już czas. Czego chcesz? Znalazłem sposób, żeby na jakiś czas przywrócić królowi jasność umysłu. To serio Xardas, czy tylko Gloss? To jest Xardas, tak. To jest projekcja analna Xardasa z wieży na wschód duszu. Tam żyje w wieży na wschód duszu i jest tylko projekcją astralną tutaj, czy tam analną właśnie raczej, patrząc na jakość tego w tym miejscu, no nie? Ładnie tak. Sorry, Xardas, to nie Xardas, tylko Xardas, no tak, bo tutaj są inne, tutaj są bardziej kanoniczne, że tak powiem. Wiecie, tutaj są bardziej kanoniczne nazwy postaci, nie? Właśnie nie jest Lothargen, tylko jest Heigen, no nie? Nie jest Xardas, tylko jest Xardas i tak dalej, więc tutaj wiadomo, że trzeba kanonicznie się posługiwać kanonicznymi nazwami, no nie? W pobliżu areny odkryłem subtelną, lecz jednocześnie intensywną emanację Inosa. Dochodziła z grobu Lorda Dominika. Sądzisz, że w tym grobie znajdziesz magiczny lek? Nie. Dziwi mnie, ale chwila, grob Lorda Dominika na Arganii? Ale już Lord Dominik był wspomniany w ogóle w Gothiku chyba 2, no nie? W Gothiku 2 chyba była notatka właśnie o Lordzie Dominiku. Co on robi na Arganii nagle? Tylko na krótki czas. Aż zapytam, kim on był w ogóle. Lord Dominik. Legendo. To ma duże przebicie pancerza. Był paladynem. Podbił południowe wyspy Myrtany. A. Arenę wzniesiono tuż obok grobu. Rozumiem, bo ta postać była wspomniana w poprzednich Gothicach, więc też jest w miarę lore-wise, że tak powiem, to co się dzieje. A co z tą trójką w lochu? Nie mogę ich tak tutaj zostawić. Wyślę wiadomość do fortecy. Musimy się teraz zająć ważniejszymi rzeczami. Czyli sprofanuje grób Lorda Dominika. To jest ciekawe, teraz, no właśnie wiem, że już to mówiliśmy, no. Tylko właśnie tak podkreślam, że to było wspomniane wcześniej, więc to nawet jest kanoniczne całkiem, że taka postać jest. Ale dziwi mnie po prostu, że ona jest na jakiejś Arganii, nie? Ciekawe, czy tworząc Gothica 2 oni mieli w głowie, że coś takiego jak Argania jest w ogóle w świecie gry, no nie? Czy jakby ten świat był aż tyle zrobiony, jeżeli chodzi o te wszystkie kontynenty i tak dalej, nie? Czy jednak to było tylko tak, że był, wiesz, w skrócie wygląda, czy był tylko tak, po prostu, było Korynis i była tylko Myrtana, nie, na przykład. Świat, czy coś, a przepowiednia mówiła, że ktoś z Fesher może ją pokonać, dlatego Drurhang, jeden z ludzi Hagena,
zajebał wszystkich, a nowy bezimienny bohater myślał, że to paladyni, dlatego był wkurwiony na rok. Aha! Już mu przeszło na tym etapie gierki. Hagen wygnał 4 przyjaciół, bo czemu nie? Podobno zdrajcy, a tych prawdziwych nie wykrył. Drurhank od początku służył tej bogini Danosa w postaci kobiety czy Cosinus. Czyli okazuje się, że to nie oba nawet nam zabił wszystkich naszych bliskich na feszy, no nie? Ciekawe, czyli to, tylko ten człowiek z Hagena w takim razie, ciekawe, no. A my szukaliśmy zemsty na obarze, no tak bez powodu troszeczkę, nie? Ciekawe bardzo. O, disconnected, oho, czat mi się zdisconnectował, co jest? D? Chyba nie, czat chyba działa, nie? Już myślałem, że banet za rasizm, ale na szczęście nie było żadnego rasizmu na streamie, więc dalej żyjemy, że tak powiem. G3 wygląda tak mniej więcej jak w G3, mówisz? Na południu wyspy Koinis, czyli Feshim i Argania to są miejsca dodane typowo jakby podczas tworzenia Arkanii, tak? Czyli wcześniej nie było w ogóle takiego czegoś opisanego nigdzie w Gierce, tak? I tak to bardzo, bardzo ciekawa sytuacja. Siema Piotrek, witam, siemaneczko. Didosik, właśnie może jakiś mini Didosik, no ale taki chyba z tym działa, nie? Chyba jesteśmy dalej na wizji. Więc to chyba, może Twitch tam po prostu miał jakąś przerwę w API przez 3 sekundy, może tak się stało. Patrzcie jaka minigierka potężna, nie? Avoid the fire. Boom. Dobra, to było bardzo skomplikowane. A to ciężko było dostać do tej dźwigni. Niesamowite. O, patrzcie, tu więcej. To też było bardzo skomplikowane, żeby tutaj wejść. Mogę sobie kliknąć? O. Sarkofag Dominika. Aha, bo to już jest ten grobowiec. I chłop w grobowcu ma jakieś ogniste pułapki. Archolos, no Archolos akurat nie ionicznie jest znacznie bardziej kanoniczne, no. Znacznie bardziej wpasowuje się w kanon Gotika. I znacznie bardziej... ta fabuła po prostu pasuje do światła Gotika, nie? Do światła Gotika niż ta Arkania. I to tak bez kapy kompletnie, że Archolos na pewno jest bardziej kanoniczny. Natomiast ja aktualnie nie wiem, co tu się dzieje. Nie mam pojęcia, co tu się dzieje aktualnie. Tu gdzieś jest długie wyjście, co muszę tam pewnie iść teraz, nie? A, żyj! O, one shot, dobra, to ogień one shotuje. No, mogłem bandażu użyć, ale nie mam takiego refleksu niestety. Ale spoko. Powiem wam, nie spodziewałem się, że to już jest ten grobowiec. Myślałem, że to jest jakiś, wiecie, jakiś, nie wiem, przedsionek do tego grobowca, czy cokolwiek. To się okazuje, że dosłownie grobowiec ma 4 moby na krzyż i ma jakieś ogniste pułapki chłop w grobowcu sobie zamontował, no nie? Ten Lord Dominik. What the shit? Ja jestem naprawdę... Z każdą kolejną godziną jestem coraz bardziej w szoku z powodu tego, co tu się w tej grze po prostu dzieje. Naprawdę jestem pod ciężkim po prostu wrażeniem. Jak bardzo ta gra straciła w moich oczach w ciągu ostatnich tam iluś godzin gameplayu po prostu, nie? Naprawdę, jeszcze że tak powiem, początek naprawdę nie był taki zły, ale każda kolejna lokacja jest gorsza. Takie trochę gilcy, szczerze mówiąc. No, trochę takie gilcy 1.5 do Gothica 2. Każda kolejna lokacja jest gorsza od poprzedniej, nie? Każda jakby kolejna część mapy jest gorsza od poprzedniej. I z każdą kolejną godziną gra jest coraz bardziej bolesna do grania, naprawdę. Strasznie, że tak powiem, duży zawód, można powiedzieć. Żyjemy? Przeżyjemy chyba, nie? O, trochę bije ten ogień faktycznie. Ja mam no speed już endgame, no właśnie to jest chyba... To już jest chyba dosłownie sama końcówka, wydaje mi się, właśnie gierki. Więc dużo no na pewno nie zostało. Poza tym, że tak naprawdę właśnie teraz musimy... musimy, że tak powiem, po pierwsze przeżyć, a po drugie musimy chyba... właśnie wzięliśmy z tego grobowca, nie? Więc teraz pewnie idziemy tej ziszy się pozbyć właśnie, nie? To jest chyba, że tak powiem, następna fabularna część. Skoro zabiliśmy już tego typa na D, to teraz pozostaje nam zabić tylko tą ziszę taką śmieszną. Więc na pewno my dosłownie na dany moment gierkę skończymy potencjalnie, ale... Oczywiście czeka nas jeszcze dodatek, mam nadzieję, że nie jesteście smutni z powodu tego, że Arkania się kończy. Został nam oczywiście jeszcze kanoniczny dodatek Upadek Sepharis, więc zagramy sobie w ten dodatek oczywiście, nie? Po prostu. Chodzi. Początek się naprawdę nieźle się nawet grało, początek, szczerze mówiąc, ale teraz jest tragedia właściwie od wczoraj, od tej świątyni, szczerze mówiąc. Od tego miejsca, właściwie od tego klasztoru, szczerze mówiąc. Patrzę na to, że tak, patrzcie na to, zrobię wam opis, co się wczoraj stało pod koniec streama. Cała ta lokacja odtąd dotąd to był jeden quest.
cała ta lokacja odtąd dotąd to był również jeden quest. Po czym był taki dungeon, w którym spędziliśmy no chyba z godzinę, bo był kurwa ogromny ten dungeon. I był strasznie taki, no beznadziejny, tam nie było nic poza jakimiś mobami dosłownie i tym kowadłem na końcu. Przeszliśmy ten dungeon i weszliśmy po prostu przed tym miastem, no nie. Więc wczoraj jeszcze ostatnie, nie wiem, 2 godziny streama, albo nawet więcej, no to była jakaś też parodia po prostu, w tej grze to się nic nie działo po prostu kompletnie. No i nie było to zbyt przyjemne do grania, szczerze mówiąc, z tego powodu. Ale cóż ja poradzę po prostu. Może dodatek będzie lepszy, nie? Wierzymy w to, że dodatek będzie lepszy, prawda? Tak mi się wydaje. No, oby Sephiroth nie upadał, bo jak będziemy musieli od Kainy brać mody jakieś spolszczone, no to... wtedy chyba Gothic się skończy oficjalnie, szczerze mówiąc. Chyba wtedy Gothic po prostu upadnie w Polsce, więc... mam nadzieję, że to się nigdy nie stanie. Ale też mam też nadzieję, że dodatek będzie lepszy niż oryginalna nagrana, nie? Jeszcze mam nadzieję. A może tak być oczywiście, nie? Patrzę na to, że dodatek miał na pewno większy budżet i na pewno bardziej się postarali po prostu robiąc dodatek, no to wiesz. Tak będzie potencjalnie, na pewno tak będzie. To dobrze idę, w ogóle tutaj chyba idę, nie? Ciekawe, nie było wykrzyknika na mapie. Ciekawe, skąd miałem wiedzieć, gdzie mam iść, no nie? Tej grze liniowej. Masakra, zapomnieli chyba coś takiego zrobić. Co ja tu robię? Trzeba iść, aha, mam do tych podziemi pewnie znowu iść, no? Nie,